Witam w kolejnym odcinku Brat Moto Show. W tym tygodniu moim gościem jest człowiek, który stoi z drugiej strony kurtyny, a dokładnie nie kurtyny, a obiektywu. Jeżeli śledzicie taki portal na przykład jak wurbmoto.com, to na pewno widzieliście jego pracę. Jeżeli oglądacie MTV Polska i miejmy nadzieję, że niedługo też zagraniczne, to widzieliście jego pracę. Jeżeli śledzicie zawodników Red Bulla, to też widzieliście jego pracę. Jest Tomek, jest filmowcem, reżyserem, producentem, no i wiele, wiele więcej. No i siema, witam. Siema, witam was. Tak. I jeszcze pilotem drona. I pilotem drona, tak. Do tego dojdziemy. W ogóle śmieszna sprawa, bo moja przygoda z Tomkiem się zaczęła w momencie, kiedy Tomek pracował no, dla siebie, ale projekt był dla MTV, projekt 52. No tak. No. I projekt był ciekawą rzeczą, bo to było moje pierwsze spotkanie jakby z magią, co zaraz Tomek wyjaśni. No i tak się zaczęło. I potem co, były kolejne projekty i... No i jesteśmy dzisiaj tutaj. Może byś przybliżył w ogóle, na czym polegał projekt 52 i skąd zajawa na filmowanie i jak w to wszystko weszły motocykle jeszcze przy okazji. O Jezu, dużo tego będzie. To tak po kolei układając, zaczęło się od tego, że w życiu nie wiedziałem, że będę filmowcem. I to dość późno, jak na swój wiek w tą zajawkę trochę się wciągnąłem, będąc już tam chyba na czwartym roku przenudnych studiów. Po prostu pojechaliśmy na trip razem z moim bratem, ówczesną dziewczyną, jeszcze kumplem do Rosji, dokładnie na Kaukaz. Tam spędziliśmy miesiąc. Jakoś mieliśmy zajawy, że jest jakiś taki, na tamte czasy to był trip naszego życia i chcieliśmy to jakoś udokumentować trochę. Okazało się, że to dokumentowanie wyszło nam na tyle dobrze, że to wszystko zostało w ogóle kupione przez MTV i puszczone ten materiał w jednym z programów o sportach ekstremalnych w tamtych latach. To jest chyba 2005 czy 2006, 2007 rok jakoś. Dawno temu był taki program N-Style przez Nokię sponsorowany i tam to poszło i tak jakoś jak zanosiłem ten materiał, to tak od słowa do słowa, czy ja bym nie chciał zacząć stażu tam, a ponieważ jakoś tak byłem na skrzyżowaniu życiowym, że nie bardzo wiedziałem, co chcę robić, to mówię, kurde, no czemu nie, fajny temat, może się czegoś ciekawego nauczę, no i to tak właściwie od stażysty do producenta wszystkie tam te szczebelki przeskoczyłem w stacji MTV, później stwierdziłem, że jednak korporacja to trochę nie dla mnie jest impreza i bardzo chętnie film, ale na własną rękę. Zacząłem realizować różne projekty, między innymi właśnie dzięki jakimś tam wcześniejszym kontaktom zaczęliśmy pracować z Red Bullem, a swoją drogą właśnie zacząłem ciągnąć temat 52, czyli takiego naszego autorskiego pomysłu na program o Street Magic, trochę czymś innym niż wyciąganie królika z kapelusza na scenie. No i tak się poznaliśmy, co było bardzo przemiłe, bo dzięki temu naprawdę sporo fajnych ludzi poznałem. Tak. Wtedy pamiętam, jeszcze ze starych czasów znałem Maćka Bojarczuka, on otworzył... Metal Mulisia była wcześniej, dokładnie. A teraz jest Bubble Skateboard. Tak, ale wtedy to był taki kultowy sklep na Jana Pawła, można było wpaść, fajne ciuchy ogarnąć i też często spotkać po prostu ziomków z podobną zajawką. Tak naprawdę często się siedziało, pogadało. Po prostu przychodziło się pogadać. Może biznes dla Maćka nie był to najlepszy, ale... No chyba za wcześnie na polskie realia, wtedy jeszcze jednak tak. te ciuchy nie były zajebiste, ale dla dość wąskiej grupy osób i też swoje kosztowały. No ale fajnie, chwała mu za to, bo jakby nie było takich ludzi, którzy ruszają właśnie pionierskie interesy, to byśmy cały czas stali w miejscu, dokładnie. No i tak się zaczęło z filmowaniem. Całe życie byłem sportowcem ekstremalnym, nazwijmy to tak, ponieważ uprawiałem narciarstwo freestyle'owe i stąd się wywodzę. Organizowałem jakieś tam pierwsze, największe imprezy w Polsce, później mniejsze i jakby zawsze miałem, jak to się mówi, chęć poczucia adrenaliny i jakby to przez to się też motocykle, że tak powiem, wzięły. Przeszło. Pamiętam, że jak nasza znajomość się zaczęła, to były to pity. Na początku była zajawa pitbikami, tak. Dopiero były duże motocykle. Tak, no to pamiętam, wszyscy się ze mnie śmiali, łącznie z tym, że
Dlaczego Pity? Tak szybko powiem. Pracowaliśmy w tamtym czasie dla Red Bulla, jest coś takiego jak Seaside Tour. To była taka akcja promocyjna przed X-Fightersami, tymi jeszcze pierwszymi na stadionie dziesięciolecia. Moim zdaniem najlepszą dotąd imprezą w Polsce, która miała miejsce. I tam po prostu przez miesiąc podróżowałem tym ich autobusem razem z riderami freestyle'owymi z zagranicy. No i jak wiadomo, to jest sporo czasu, ogląda się różne rzeczy, gada się sporo. Chłopaki się mnie pytali, czy jeżdżę na motorze. Powiedziałem, że wtedy wcześniej nie jeździłem, bo powiedziałem, że się boję tego, że sobie zrobię krzywdę. Znając swoje ciągoty, a mam już złamany kręgosłup, 14 razy złamałem jedną rękę, niedowład lewej dłoni mam, odłamaną jakąś tam kość. No tego mnóstwo tych rzeczy sobie narobiłem w trakcie uprawiania sportu. I sport to zdrowie. Dokładnie, mówi. Dokładnie. I dlatego się boję. Mówię, a to stary, zobacz, my tu mamy na takich pitbajkach, sobie ćwiczymy triczki do gąbek, takie jak backflipa się uczymy, to najpierw na tym coś tam. No i zobaczę, mówię, ale zajawa, no dobra, to małe jest, to może sobie krzywdy nie zrobię. No miesiąc wystarczył i sobie od razu kolano wywaliłem lewe, pamiętam pół roku o kulach mnie to kosztowało. Natomiast byłem na tyle nakręcony, że zorganizowałem nawet trip do Rumunii. Pojechaliśmy tymi małymi kajtkami, w sensie one na przyczepie i tam mieliśmy za cel, żeby wjechać na 2200 na pitbajkach. Mieszkaliśmy... Powiodło się, pamiętam, po prostu do łez rozbawieni byli ludzie, którzy jechali na dużych KTM-ach, patrzą na tu wielkie chłopy na takich małych motorkach, ale okazało się, że tam wbrew pozorom naprawdę dały rady. Mieliśmy oczywiście dużo części zapasowych do nich, ale one, te 125 jakoś tam się, że tak powiem, jak osiołki wciągnęły na górę. Więc no to tak się zaczęło. Później dzięki Jasi Modrzewskiej przyjechałem się na jej 200 na KTM-ie, pamiętam. Tam teraz jest chyba właśnie Kędziorów Tor jest, taki na Białołęce. Jest. No i ja w tamtym miejscu jeszcze to była taka próba wyjeżdżona tam, to nie przypominało nawet toru. Właśnie sobie zrobiłem kilka kółek i powiedziałem, nie, no dobra, już. Dzień dobry, dzwonimy i tutaj znów pojawia się Maciej Bojarczuk, który naprawdę polecił mi mega sztukę. Do dziś mam Honda CR-kę 125, no po prostu to, co ona przeszła, to mało, który motocykl może tyle historii nie dość, opowiedzieć. Nie wiem, że pół Europy zjeździła. I nie jedna gwiazda na niej jeździła. Dokładnie. To jeszcze świetny motocykl. Tak. Nie, no, no super. Przyjechać. No i tak się zaczęło, moja zajawa z motocyklami. Od tego momentu po prostu zakochałem się absolutnie. Każdą inną zajawę odstawiłem w kolejce za motocyklem. A wróćmy jeszcze może do początków, bo początki twój brat był skaterem. Tak, deska. Tak. Mój brat jeździł na desce, zresztą dalej jeździ. Mieszka w Austrii, więc rzadko tutaj bywa, natomiast no, robi to rzeczywiście na dość wysokim poziomie, jeżeli chodzi o deskorolkę. Przepraszam was. Natomiast ja roleczki. Mnie bardziej wkręcały rolki. Jako dzieciak marzyłem tylko, żeby uzbierać kasę na agresywne rolki, żeby gdzieś się tam na jakąś poręcz wbić. Pamiętam, że z półtora roku zbierałem, bo to wtedy było tak, można było sobie kupić sztrusle jakieś takie do pojeżdżenia po boisku, a już fajniejsze rolki no, trochę swoje kosztowały. Zresztą swój półroczny pobyt w Stanach zacząłem tym, że całe oszczędności wydałem na kupno kolejnych, wtedy pamiętam Rolex Salomona i właściwie cały ten okres, mało co podróżowałem po Stanach, siedziałem w skateparku sobie i jeździłem, więc tak. No zresztą mój brat to jest w ogóle osobna historia, to jest gość, który myślę, że jak mu jeszcze dzisiaj, mimo że już trochę lat ma na karku, sprezentować motocykl, to myślę, żeby jeszcze trochę powalczył i on ma straszne ciągnoty do freestylu. Pamiętam, że Supermana na tym pitbajku uczył się już po drugim dniu, wow. Kończyło się to ciężkimi glebami, natomiast chłopak miał serce do generalnie fajnych sportów. I pierwszą kamerę kiedy podniosłeś? No pierwszą kamerę to właśnie to chyba 2005 rok, pamiętam to za wspólne pieniądze razem właśnie z moim bratem, z braćmi oboma właściwie, kupiliśmy wtedy na ten wyjazd na Kaukaz. No to była jakaś tam DV-eczka, najważniejsze pamiętam, zajawa, żeby miała fisza. Szerokie oko. Tak, szerokie oko. Kupiliśmy te szerokie oko, ona wtedy kosztowała jakiś kosmos, w sensie, no dzisiaj jak wam powiem, że to było 450 zł, to każdy powie, no nie były takie pieniądze, ale dla nas wtedy, dla dzieciaków, no to było kurde uzbierać do kamery, która kosztowała już 2000, to już był kolejny ten. No, zgubiliśmy pierwszego dnia w podróży gdzieś przez Ukrainę. Było trochę lamentu, no ale później trzeba było sobie radzić, ale to nas dużo nauczyło. Ja jestem bardzo wdzięczny, bo szerokie oko powoduje to, że stoisz w jednym miejscu i wszystko widzisz i trochę się nie trudzisz. A jak masz kamerę, która ma trochę węższe pole widzenia, no to musisz się nad tym kadrem zastanowić, gdzie ją postawić, żeby jednak wszystko było widać, żeby to fajnie było widać i myślę, że to była dobra szkoła. Zajebiście. Też wspominałeś o tym Seaside Tour. To było, w którym to było? 2006?
6? 6 albo 7. 6 był. 6 myślisz? 6 myślisz. Albym jak wcześniej sprawdził w internecie, ale być może, no nie upieram szósty. Się. I robiliście też takie ala nielegalne akcje, typu skoki pod pacem, kultury tak. Na dziko, też nad Wisłą coś było. Tak, tak, tak. Tam była w ogóle oprócz jakby motocykli, to w tym czasie robiliśmy taką serię reklam do kiny. To się nazywało Pirate TV i tam między innymi robiliśmy też taką akcję, o której w ogóle chyba mało kto w Polsce słyszał, czyli Błażusiak versus Renner na Stadionie Narodowym. To na YouTube'a wyskoczyło. Gdzieś później tak, bo to było robione w ogóle do kin, nie w Polsce. Aha. Też bardzo fajna akcja. Robiliśmy tam ze snowboardzistami, z skatesurferami, więc trochę tych akcji się tam działo. No to doprowadziło oczywiście też do prac przy X-Fightersach. Kiedy tam poznałem Pastranę właśnie, Renera znałem już właśnie przez wcześniejsze jakby akcje i przez to, że pracowaliśmy trochę na zachodzie, to też jest człowiek legenda naprawdę. Bardzo dużo. I do tej pory aktywny. Tak, i to jest trochę amerykańska gwiazda. To jest taki hollywoodzki motocyklista, można powiedzieć. To jest gość, który kocha kamera, kamera kocha go i praca z nim to jest olbrzymia przyjemność. A właśnie jakie to było doświadczenie, jak miałeś amerykańską gwiazdę Renera i polską gwiazdę, której nikt nie zna w Polsce, a wszyscy znają za granicą, tatka Łażusiaka. Jak to w ogóle, jaki to był miks? Wiesz co, no dla mnie fana enduro, no to było jak spotkanie z samym Jezusem. Bo to jakby wszystkie filmy ja już ściągałem sobie po prostu Erzbergi, jak to wiadomo było w tamtych czasach, to nie było tak nagłośnione, no ale ja byłem zajawiony, więc dla mnie była olbrzymia przyjemność pracy z nim i jakby same przygotowania do zdjęć, kiedy chodziliśmy, ja mówię, a tutaj może jakby coś tutaj zeskoczyłem, a spoko, tutaj z tych schodów skoczę tam z pół piętra, ja patrzę, mówię, Boże święty, no wiadomo, motocykl to nie jest to, co kupujesz w sklepie, zawiechę ma, no ale to, w których miejscach on gdzieś tam robił dropy na płaskie po prostu na tym stadionie, to było coś niesamowitego. Nie, no to tutaj mówimy akurat o wyjątkowej osobie, jakby to Tadek też jest, to jest praca z gościem na takim poziomie, że to też jest czysta przyjemność i właściwie to on czasami cię zaskakuje tym, gdzie jeszcze mówi, a to jeszcze może stamtąd coś zrobię, więc to super się z takimi ludźmi pracuje. Fajnie. I z czego z tych Red Bullów wyszły też Masters of Dirt. Tak, no bo to tak właściwie jakoś tam ta historia się moja potoczyła, że powoli troszeczkę praca z Red Bullem ustała, natomiast przez to, ile ludzi ciekawych poznałem, no to poznałem jakby Stojkę, czyli jednego z riderów z FMX Forever. Mhm. Jakoś tam rzeczywiście tykło, że na tych samych falach nadawaliśmy. Zaczęliśmy razem jakieś projekty robić. Ja byłem kilka razy w Belgii przy ich lokalnych show takich FMX Forever, bardzo fajnie zrobionych. Tam poznawałem tych riderów. A ty nie byłeś przy tym też pokazie, co oni robili w kanałach w Holandii? Coś takiego? Nie, nie. Ja byłem w Belgii, we Francji z nim pracowałem, natomiast w Holandii mnie nie było. No tego się sporo dzieje tak naprawdę. Jak byłem w ich głównej siedzibie przed remontem i po remoncie, no to jest taki trochę mini korpa zrzeszająca freestyle'owców tak naprawdę. Teraz po tylu latach jakby to dostrzegam, że po prostu Jimmy miał łeb do interesów, jak to wszystko zawrząc i jakby oni mają motocykle po całym świecie, ich rajderzy uczestniczą w wielu show, więc jakby no wszędzie nie dało rady, ale ten kontakt przetrwał i ze Stojką zaczęliśmy razem mocno działać, co pewnie zaraz przejdziemy do kolejnych tematów, czyli Royal Hills, miejsca marzenie, jeżeli chodzi o dla każdego motocyklisty właściwie. Bo jeszcze wrócę do samego Masters of Dirt, które... No właśnie, przepraszam, bo tak, bo czekaj, miałem... bo było tak, najpierw było Night of the Jumps, tak. Które było dużym niewypałem, z tego co pamiętam, dla organizatora. Ja tutaj właśnie biłem się z myślami, czy jak zostanę o to zapytany, to czy powinienem powiedzieć, ale uważam, że jednak powinno się piętnować takie zachowania. Tak, odbiło się nie tylko dla organizatora, ale między innymi dla mnie. Dla wszystkich innych, zostałem oszukany na kilkadziesiąt tysięcy złotych, które jakby na początku działalności mojej firmy było niezłym ciosem, więc... Pozdrowienia dla pana Grzesia, który trochę uprzykrzył życie ludziom. Natomiast inicjatywa była fajna, tak, ale zabolało mnie to bardzo. Nie powiem, że przez 3 lata spłacałem długi po tej imprezie. I potem był chyba na większym sukcesie Masters of Dirt. No nie, no to już było tak, to już było ogarnięte. Ale to też był taki śmieszna opcja, bo pan Grzegorz, nazwijmy to tak, żeby nie było tutaj żadnej lipy potem, chyba też... Był pierwszym, który po prostu dostał w pierdol przez to, że był w pierwszym.
Nie, ja nie? uważam, nie że nie, nie, tam? Ja uważam, że to były po prostu. Ja nie chcę się wypowiadać. Ja posiadam jakby legalny wyrok z polskiego sądu, jeszcze kiedy nie było jaj z sędziami. Jakby w pełni czułem się normalnie oszukanym człowiekiem i wszystkie dowody wskazywały przeciwko po prostu pewnego rodzaju, nazwijmy to, defraudacją, a nie to, że to, wiesz, no, organizując imprezę, nie możesz zakładać, że przyjdzie ci pełny spodek dwa razy z rzędu. No. No nie, jakby to jest budżet musi ci się zamknąć na zasadzie, że nawet jak przyjdzie połowa ludzi, a nawet nie, no, masz sponsorów, masz ten, nie porywajmy się z motyką na słońce, tutaj trochę były inne założenia, tam też różne historie sprzedają, no, zostawmy to. Były to początki, natomiast Master of Darts, ja już nie przez Polskę, to już właśnie dzięki stojce poznałem Georgiego, czyli głównego organizatora. Tak, Masters chyba w ogóle się, z tego co ja się orientuję, a mogę się mylić, bo to jest jak tak zasłyszane, oni nie mają lokalnych organizatorów, tylko on od początku do końca sam wjeżdża z tematem. No to ja się totalnie zgadzam. No, i tutaj nie ma takich opcji, że coś nie wypali, bo on bierze ryzyko na siebie i wiesz, oblicza jak ktoś rynek ma od początku i wiem, że te Masters of Dirt było mega nagłaśniane w Polsce. Było, też oni, pamiętam, próbowali to odróżnić, bo dla tych, co nie wiedzą, Night of Jumps to są Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata FIM, czyli Europejskiej Federacji, czy Światowej Federacji Motoryzacyjnej, które koronują na końcu cyklu najlepszego freestylera świata, a Masters of Dirt to jest typowa komercja i show, gdzie masz dziewczyny ziejące ogniem, chłopaków na rowerach, na motorach i to jest po prostu dla samej zabawy, dla zabawienia. Tak. I tutaj jest jakby inny zupełnie pomysł, bo tutaj właściciel chce zarobić, a nie chce stracić, więc on się stara od początku do końca, żeby to było dograne. Dokładnie tak. Znaczy, no właśnie, tak jak już nawiązaliśmy do show, do tego tematu Master of Dirt, ja przez to, ile w różnych miejscach podróżowałem i pracowałem w związku z FMX-em, to kilka tych różnych show zaliczyłem, czy byli to Gladiatorzy w Czechach, którzy byli całkiem niezłą imprezą, czy właśnie Master of Dirt, czy Nitro Circus i przyznam, że Master of Dirt zdecydowanie jest to najlepsza impreza. Jeżeli miałbym polecić laikowi, komuś, kto się nie jara, chce zabrać dziecko, dziewczynę, kogokolwiek na fajne show, to w ciemno od Master of Dirt. To jest moim zdaniem na chwilę obecną najlepsza impreza na świecie. Wiadomo, Nitro prezentuje bardzo wysoki poziom sportowy, tam grube triki robią, natomiast oprawa cała i przygotowanie do tego show, no nie, nie, jednak Georgie zjadł na tym zęby i robi to naprawdę kapitalnie. No to jest chyba drugie pokolenie też ludzi, którzy organizują imprezy. Tak, no to on zaczynał jako młodziuteńki chłopak, ja wiem, bo to słyszałem różne jego historie. Jego tata też, jego rodzinna firma, to w sumie nie tylko ojca, oni organizują też cykl imprez. Tak, to są w ogóle oni, to jest taka eventówka, która robi tak grube rzeczy jak koncert Celine Dion w Austrii, no. I tak dalej, więc to nie jest tak, że to też on jest z ulicy, to miał olbrzymie plecy, natomiast no, miał też genialny pomysł. Pomysł niesamowity. I też show robi niesamowite wrażenie. Aftery też robią niesamowite. Tak, ci co byli wiedzą. To też wiedzą. Myślę, że równie kultowe jak same imprezy tak. Są aftery po Master of Dirt. Niesamowite, to akurat był spodek, to był hotel Ibis, w którym tak, pan ochroniarz biedny, siedzieliśmy, nie wiem dlaczego w ogóle siedzieliśmy na dole przed recepcją, bo to w ogóle było głupio od samego początku, ale widok pijących dziewczyn, Fulgers bodajże, pijących gorzką żołądkową z gwinta, bez popity, to nawet mój polski żołądek się zamykał i odwracał na lewą stronę. Tutaj też z góry chciałem podziękować jednemu z polskich najlepszych zawodników za wkręcenie i zaproszenie na Mastera w loży VIP. Więc to było przeżycie niesamowite dla nas jako chłopaków, bo mieliśmy wtedy pewnie po 18-19 lat, więc wiadomo, że tam hormon buzował i zobaczyć półnagie dziewczyny ziejące ogniem, no to w ogóle jak dziewczyny jak z internetu. I o Jezus Maria, naprawdę. Każdy, kto ma możliwość pójść na takie show, to ja gorąco polecam, a każdy, kto jeszcze ma kogoś, kto może ich wkręcić w te wewnętrzne kółko, to też mega polecam, bo to jest doświadczenie, może ja bym tak nie dał rady szczerze, codziennie czy co drugi weekend tak melanżować, ale tak od czasu do czasu się odpiąć, to naprawdę grubo fajnie było.
O Jezu, nawet aż głupio mówić, co tam się działo, bo się działo wszystko. No właśnie, tak sobie zacząłem o tym myśleć. W ogóle, jeżeli tam słuchacie, będziecie mieli chwilę wolnego, to też możecie... Ty zresztą też wpaść na nasz kanał High Level Films, bo tam jest z tych naprawdę sprzed kilku ładnych lat z Masters jedna fajna relacja podzielona na dwie części. Tam możecie dziewczyny też obejrzeć. Ja też miałem przyjemność brać udział w show na After Party. To było dość ekskluzywne VIP-owskie show. W klubie show. Tak, było. To ale już to, nie było. Ale nie, to już nie w Polsce, za granicą. A. Kiedyś byliśmy na show z Fuel Girls i no... Tak, to tak. Pamięta się do dzisiaj. Co więcej, materiał tam kręciliśmy, który finalnie jakby tam z pewnych powodów nie został upubliczniony, ale mam oczywiście. Myślę, że aż sobie chętnie przypomnę, więc tak. I przechodzimy dalej. To były tutaj wrzuta, bo jest takie sekretne miejsce w Europie, może zacznijmy od tajemniczości, gdzie jak ja pierwszy raz zobaczyłem materiał, jaki Tomek przywiózł z powrotem z wyjazdu, to szczękę zbierałem z podłogi, bo sobie pomyślałem, Ameryka w Europie. Nie dość, że masz tor do motocrossu, masz tor do enduro, masz tor do supercrossu, masz tor do supercrossu treningowy. Dobra, może nie jest to AMA, ale jest to, gdzie można trenować spokojnie. To masz jeszcze hektary terenu, który jest w sumie pagórki, górki, wszystko tam jest. I no ja szczękę zbierałem z podłogi. Mega chciałem pojechać, ale jakoś nigdy nie było ani możliwości w sumie, bo a to potem nie było motocykla, to nie było czegoś i ty też nie jeździłeś tam co miesiąc. I to był tajny projekt, już mniej tajny chyba już teraz. Nie, teraz to się dużo zmieniło. Tam jeszcze dodam do tego, co powiedziałeś, że między innymi są też tory do downhillu rowerowego. Ja tam też kręciłem z takim zawodnikiem Nico Wink, ten kto tam w rowerach się obraca, to kojarzy. Ziomuś w tym roku startował, niestety miał lekki wypadek na Rampage'u, natomiast to był chłopak, który hopy motocyklowe, trumny skakał na rowerze, robiąc napęd z samej góry właśnie tego wspomnianego tormu supercrossowego. Tam dwa dropy sadził i po prostu było coś niesamowite i przy tym robił takiego whipa, że myślę, że no... Bez komentarza powiedzmy. Jest to niesamowite miejsce. Jak zostałem tam po raz pierwszy zaproszony, no to nie wierzyłem, no to jest to raj na ziemi. Jeżeli masz zajawę na motocykle, to generalnie jesteś w stanie sprzedać wszystko i po prostu tam zamieszkać, bo masz wszystko. No naprawdę to, co potrzebujesz oprócz tych torów downhillowych, jest basenik, w którym seczylujesz po wszystkim i chłopaki po chwili stwierdzili, że no dobra, no ale tak poczilowanie na basenie, to może coś tutaj byśmy mini rampę zbudowali. No to sobie postawili, zbudowali pod BMX-a, pod deskorolkę mini rampę. No to w następnym roku, jak już byłem, to powstał cały taki pump track, na którym po prostu godzinami sobie katowaliśmy BMX-y dla zabawy, więc no jest to po prostu taki wielki plac zabaw, do którego dostajesz koparkę, jakieś tam auto, którym możesz się poruszać i budujesz sobie właściwie na bieżąco, co chcesz, gdzie chcesz, przepraszam. I to się znajduje we Francji? Tak, to jest południowa Francja, to jest 140 km od Barcelony, czyli to już jest tam sam róg Francji, to jest chyba, jeżeli lecisz, no to lataliśmy tam kilka razy samolotem, to jest do Toulouse i 90 km furką. No a z Polski niestety, jest to niemałe, bo tam około 2600 trzeba niestety siepnąć samochodem. No ale jak w reklamie, że tak powiem, Mastercard. No, za wszystko inne zapłacisz, a te wrażenia są totalnie bezcenne. Tam jakby kręciliśmy kilka różnych materiałów filmowych, raz związanych z samą promocją toru, raz związanych z promocją jakiegoś teamu. Tam też właśnie... No nie byle jakiego teamu, bo to był team Mistrzostw Świata. Tak, a to ostatnio też, bo kręciliśmy też różne tam reklamki. Akurat miałem na myśli też jakiś tam freestyle'owy team, który tam ćwiczył. Natomiast tak, no reklama Hondy, team 24MX, no to było w ogóle dla mnie przeżycie, poznanie trochę innych ludzi, bo dotąd miałem do czynienia z freestyle'owcami, czyli jak wiemy trochę luźniej żyjącymi ludźmi. Natomiast no tam to byłem w szoku, przyjechał tir, goście mieli 12 motocykli do swojej dyspozycji, dwóch typów, na każdy dzień, ponieważ wiadomo było, że jest to jakby reklamówka, no to nowe buty, więc każdy miał po 6 par butów, kasków, wszystko było po prostu dopięte na tip-top.
Zarówno Xavier, jak i Jens to naprawdę pełna musztra. Rano wstajemy, bieganie, rowerek, specjalna dieta, jakby no, cały cykl życia podporządkowany pod MotoGP. W tym okresie, co było dla mnie też bardzo miłe, podporządkowany pode mnie i pod to, że mamy nakręcić super reklamówkę. I to jest coś niesamowitego, kiedy wchodzisz na tor, no i stajesz przed gigantycznym torem, tak? Jest kilkanaście hop, kilkanaście sekcji rytmicznych, zakrętów. No i normalnie pytasz zawodnika, w którym miejscu by się najlepiej czuje, wiadomo, żeby fajnie, stylowo wyszło. Poleciał. No oni popatrzyli, no gdzie tobie najbardziej pasuje, tam my się będziemy najlepiej czuli. I to, to było niesamowite, na każdej hopie, na każdym zakręcie po prostu szli takim piecem, taką stylową, że jakby no, to była czysta przyjemność. Jak sobie wymyśliliśmy, czy da się sesję rytmiczną na jednym kole? Tak. Czego się patrzy? A wiesz co, no dobra, spróbujmy. I obaj przylecieli po prostu tak, że łącznie z właścicielem toru wszyscy stali kopara w dół, że jest to jednak poziom naprawdę kosmiczny. To są już wybrani. To jest naprawdę niewielka ilość riderów na świecie, którzy prezentują taki poziom. A jak z nimi przebywałeś wszystkimi? Jaka jest otoczka takiego teamu? Bo domyślam się, że na zawody na pewno przyjedzie więcej personelu, bo masz pewnie każdy ma mechanika i tak dalej. A jak ci przybija tylko na taką promo, jak to wszystko wyglądało? Ciężko mi powiedzieć, jak to porównać do... Nie byłem niestety, nie miałem szczęścia być na MotoGP, natomiast tutaj byli zarówno mechanicy, kucharz, cała obsługa. Wszystko. Nie, to był pełen wypas, tu przyjechał wielki tir ze sprzętem, dodatkowo bus jakby z ludźmi i chłopaki sobie przyjechali swoimi furami, jeden przyleciał samolotem, z dziewczyną, z psem, więc jakby też to dla mnie wyglądało full pro jakby tam. On schodzi z motocykla, ktoś odbiera ten motocykl, inna osoba odbiera kask, jakby żarcie, tak jakie ma być, to jest przygotowane przez gościa, który ma też cały jakby rozpisany, że tak powiem, menu pod to, jak oni trenują, ile trenują, co, kiedy i jak, więc no takie, wydaje mi się, że to można porównać po prostu do takich prawdziwych, no prawdziwych, to są prawdziwi sportowcy, w sensie nie, tak no bardziej są, chodzi no mi są, o takich lekkoatletów, którzy pewnie każdy przeciętny Polak kojarzy, czyli takiego Tomka Majewskiego, czy jakiś te lekkoatletów, którzy mają bardzo konkretny rytm życia, wyznaczony tylko pod sukces sportowy i tutaj to dokładnie tak samo wygląda. A miałem taką myśl, a mi wypadła zresztą z głowy, jak spędzałeś z nimi czas w tych Royal Hillsach, bo w sumie taka jest nazwa tego miejsca, Royal Hills, to można sobie wpisać i też te wszystkie filmiki znaleźć. Tak, no też u nas na kanale znajdziecie chyba dwie reklamóweczki robiliśmy, teraz tam nie zapraszając, ale czekajcie, 2016 myślę, że pojawi coś nowego, bo dzieją się duże zmiany. I to jest publiczne miejsce w ogóle, czy to jest total secret, prywatne? Ale znaczy, można sobie pomarzyć, ale nie wiedziesz. Jak to wygląda? Czy to jest... Nie, to nie jest. To znaczy, to jest prywatne, tak. Aha. To nie jest państwowa firma. Jest to prywatne, leży to do Belgów i jest we Francji. Natomiast to działa tak, że jeżeli chcesz, wchodzisz na stronę, masz normalną rozpiskę, ceny, wszystko. No niestety nie jest to tania rzecz, bo jeden dzień w Royal Hillsach to jest 80 euro, ale masz za to nocleg, nazwijmy to 5 gwiazdek, bo standard jest naprawdę niesamowity, do dyspozycji basen, jezioro i 55 hektarów tylko dla ciebie, bo zasada jest tam taka, że minimalnie chyba musi być 7 osób, czyli musisz mieć jeszcze 6 kumpli, którzy z tobą pojadą, do 20 w górę, w sensie ten i nikt więcej nie będzie ci tam przeszkadzał, ani jakby jeździł. Może być tak, że generalnie jesteś w 6 i każdy jeździ na innym torze i się nie widzicie, jesteś zupełnie sam. No tak, no tam często dochodzi do takich sytuacji, że tor jest wynajmowany na przykład. Ostatnio wiem, jak rozmawiałem, że był Knight, który testował nowego KTM-a i w tym momencie KTM to wykupuje absolutnie, nie chce żadnych obiektywów, żadnych innych gapiów, są mechanicy, jest jeden rider, jakby pewnie kilka sztuk tych nowych motocykli i oni w różnych miejscach to testują, więc też takie są opcje totalnie all inclusive, że tak powiem. No, z tego co wiem, no to bardzo ciężko znaleźć terminy wolne. To wbrew pozorom to tak hula, że jak gadałem z chłopakami, to główna rzesza klientów to są Anglicy, którzy przyjeżdżają, bo nie mają blisko, ale też nie tak daleko jak Polacy. I najdalej, no to Skandynawia. Skandynawowie też, jak widać, kochają motocykle i stać ich na to, żeby przyjechać, albo nawet przylecieć samolotem, a motocykle przyjeżdżają samochodami. To jest śmieszne, bo to jest tak, poruszyłeś w sumie dwa tematy dosyć bliskie mi na co dzień, czyli Anglia i Skandynawia.
Ja wiem, że no w Anglii to jest zupełnie inny poziom i tutaj też jest coraz, okazuje się, że Coraz coraz więcej więcej Polaków. Polaków. No No wiadomo, wiadomo, ludzie ludzie wyjechali wyjechali za za chlebem, chlebem, a a zajawki zajawki pozostały. pozostały. Dorobili Dorobili się się troszeczkę, troszeczkę, odbili, odbili, no no to to tam tam kupili kupili motocykle. motocykle. I I o o ile ile w w Polsce Polsce mamy mamy tych tych klas, klas, ale ale nie nie klas klas w w sensie sensie strefy strefy czy czy tak tak dalej, dalej, tylko tylko mówię mówię o o samym samym podziale podziale umiejętności, umiejętności, może może tak, tak, po po prostu prostu kolejnych kolejnych rzędów rzędów umiejętności, umiejętności, to to w w Anglii Anglii jest jest tego tego mnóstwo. mnóstwo. Możesz Możesz zapierdalać zapierdalać okrutnie, okrutnie, a a nawet nawet nie nie zbliżać zbliżać się się do do jakiegoś jakiegoś tam tam poziomu poziomu pucharu pucharu Wielkiej Wielkiej Brytanii Brytanii czy czy coś coś takiego, takiego, nie nie wspominając wspominając już już o o mistrzostwach mistrzostwach Wielkiej Wielkiej Brytanii, Brytanii, które które są są zupełnie zupełnie innym innym poziomem. poziomem. I I ci ci ludzie, ludzie, to to jest jest śmieszne, śmieszne, bo bo kiedyś kiedyś w w pubie pubie spotkałem spotkałem gościa gościa i i tak tak wiesz, wiesz, no no przy przy browarze, browarze, co co się się zajmujesz, zajmujesz, siema, siema, ja ja jestem jestem z z Polski, Polski, ja ja jestem jestem z z Anglii, Anglii, gadamy, gadamy, gadamy. gadamy. I I on on do do mnie, mnie, że że ja ja tam tam chcesz chcesz iść iść zaraz zaraz na na temat temat motocykli, motocykli, bo bo ty ty jeździsz, jeździsz, no no coś. coś. I I taka taka wiadomo, wiadomo, szybka szybka gadka. gadka. I I on on mówi, mówi, ty ty ja ja się się ścigam ścigam na, na, w w motokrosie. motokrosie. Ja Ja mówię, mówię, o, o, no no co co ty ty nie nie powiesz, powiesz, jakieś jakieś tam tam się się ścigałem ścigałem crosskantry crosskantry i i tak tak dalej, dalej, też też na na motocyklach motocyklach offroadowych. offroadowych. I I wiesz, wiesz, no no ale ale ja ja tym tym żyję, żyję, co co nie? nie? Ja Ja jakby, jakby, jak jak się się ścigasz, ścigasz, to to zawsze zawsze łapę łapę poznasz poznasz kogoś, kogoś, kto kto się się ściga, ściga, bo bo są są odciski, odciski, łapa łapa jest jest rozbita, rozbita, przedramię przedramię jest jest ubite ubite i i tak tak dalej. dalej. A A koleś koleś był był totalnym totalnym wymoczkiem, wymoczkiem, co co nie? nie? Może Może ważył, ważył, nie nie wiem, wiem, 65 65 kilo. kilo. Ja Ja sobie sobie myślę, myślę, dobra, dobra, leję leję wodę, wodę, prawda? prawda? No, No, tutaj tutaj próbuje próbuje mnie mnie podejść podejść czy czy coś, coś, czy czy po po prostu prostu tak tak chce chce się się dowartościować dowartościować w w pubie. pubie. No No ale ale tam tam parę parę konkretnych konkretnych pytań pytań mu mu zadają. zadają. Mówię, Mówię, no no nie nie no, no, wiedzę wiedzę mam, mam, on on się się kurna kurna się się nauczy, nauczy, czy czy coś, coś, sobie sobie myślę. myślę. I I też też zaczyna zaczyna opowiadać, opowiadać, że że jak jak miał miał motocykl motocykl po po Leoku, Leoku, a a to to jest jest taka taka rodzina, rodzina, która która od od lat lat jeździ jeździ na na TM-ach. TM-ach. Mówię, Mówię, no no zna zna Leoków, Leoków, zna zna TM-y. TM-y. Mówię, Mówię, nie nie no, no, coś coś jest jest do do tego tego więcej. więcej. I I sobie sobie zapisałem zapisałem jego jego imię. imię. Jak Jak mi mi tam tam mówię, mówię, no no i i tutaj tutaj startujesz, startujesz, bo bo mówi, mówi, że że w w cyklu cyklu tam tam mistrzostw mistrzostw Wielkiej Wielkiej Brytanii Brytanii startuje. startuje. No No to to ja ja mówię, mówię, dobra, dobra, to to daj daj imię imię i i nazwisko, nazwisko, teraz teraz sprawdzę, sprawdzę, jak jak ci ci idzie. idzie. Wróciłem Wróciłem do do domu domu i i mówię, mówię, kurwa, kurwa, nie nie kłamał, kłamał, naprawdę naprawdę zapierdala. zapierdala. I I to to jest jest śmieszne, śmieszne, bo bo to to jak jak za za granicą, granicą, u u nas nas to to ludzie ludzie tym tym żyją, żyją, prawda? prawda? To To od od razu razu wszystko wszystko w w to to idzie, idzie, a a tam tam to to jest jest takie takie hobby. hobby. Tylko, Tylko, że że przez przez to, to, że że są są warunki warunki do do tego, tego, że że na na przykład przykład właśnie właśnie ludzie ludzie mają mają kasę, kasę, czy czy też też są są tory tory dużo dużo lepiej lepiej przygotowane przygotowane niż niż u u nas, nas, to to oni oni poświęcając poświęcając temu temu dużo dużo mniej mniej czasu czasu są są w w stanie stanie dużo dużo więcej więcej osiągnąć. osiągnąć. I I jak jak mówisz mówisz o o tych tych Anglikach, Anglikach, to to jest jest to to zupełnie zupełnie dla dla mnie mnie niedziwne, niedziwne, że że są są w w stanie stanie przelecieć przelecieć w w sumie sumie z z góry góry do do dołu dołu całą całą Europę, Europę, czy czy 3/4 3/4 Europy, Europy, żeby żeby sobie sobie polatać polatać tydzień, tydzień, bo bo to to jest jest super, super, co co nie? nie? Oni Oni na na to to mają mają pieniądze, pieniądze, mają, mają, a a Skandynawowie Skandynawowie to to już już nie nie mówię, mówię, bo bo Norwegowie Norwegowie i i Szwedzi Szwedzi to to mają mają tyle tyle pieniędzy, pieniędzy, że że to to jest, jest, wiesz, wiesz, no no to to już już jest jest inna inna bajka, bajka, szczególnie, szczególnie, że że u u nich nich półrok półrok jest jest ciemno ciemno i i leży leży śnieg, śnieg, prawda? prawda? Często Często mi mi dali dali minus minus 12 12 cały cały czas. czas. Czyli Czyli warunki warunki w w południowej południowej Francji, Francji, ja ja tam tam chyba chyba kręciłem kręciłem w w lutym lutym na na początku początku właśnie właśnie Hondę Hondę kręciliśmy, kręciliśmy, no no to to był był już już warunt, warunt, że że 2 2 dni dni chodziliśmy chodziliśmy w w krótkich krótkich rękawku, rękawku, w w krótkich krótkich spodenkach, spodenkach, no. no. Więc Więc jakby jakby właściwie właściwie z z tego tego co co wiem, wiem, no no to to warunek warunek jest jest 99% 99% czasu. czasu. Jak Jak mówią, mówią, zdarza zdarza się się okres okres 2 tygodni 2 tygodni naokoło naokoło siąd, siąd, że że leży leży śnieg, śnieg, ale ale jak jak mówi, mówi, no no jeździć jeździć się się da. da. No, No, poparcie poparcie się się przejdzie, przejdzie, się się ściągnie. ściągnie. Dokładnie Dokładnie tak, tak, więc więc w w tym tym problemie problemie ma. ma. I I jest jest coś coś też też w w tym, tym, co co mówisz, mówisz, że że traktują traktują to to jako jako hobby, hobby, bo bo kilka kilka razy razy opowiadali opowiadali chłopaki chłopaki anegdoty, anegdoty, że że trafiają trafiają na na przykład przykład do do Royal Royal Hillsów Hillsów gości, gości, którzy którzy zaprzyjechali zaprzyjechali na na tydzień tydzień kawalerski. kawalerski. Ziomki, Ziomki, którzy którzy mają mają zajawę, zajawę, no no mówię, mówię, ostatnio ostatnio mieli, mieli, że że tam tam 5 5 na na motocyklach, motocyklach, 2 2 na na quadach, quadach, w w ogóle ogóle mówię, mówię, generalnie generalnie więcej więcej chlali chlali niż niż jeździli jeździli tak tak naprawdę, naprawdę, ale ale też też przyjechali przyjechali pół pół Europy, Europy, żeby żeby sobie sobie tam tam trochę trochę pojeździć. pojeździć. No, No, ja ja bardzo bardzo cały cały czas czas tam tam pracuję pracuję nad nad tym, tym, żeby żeby któregoś któregoś dnia dnia udało udało mi mi się się z z naszymi naszymi rajderami rajderami coś coś nakręcić, nakręcić, bo bo myślę, myślę, że że jest jest siła siła w w naszym naszym narodzie, narodzie, jest jest kilku kilku fajnych fajnych gości gości i i młodych, młodych, i i starszych starszych wyjadaczy, wyjadaczy, którzy którzy w takim terenie, w takim w takim
zaraz pewnie przejdziemy na temat latania, ale z Kubą Galińskim kręcić na takim torze pod Warszawą. Nie wiem, czy ty kojarzysz, bo ja teraz nie chcę wymyślać tej nazwy. To jest jakieś 100 km od Warszawy. Jest ten tor, jak mówiliśmy. Coś z koniami jest jakaś miejscowość niedaleko też. Końskie. Przybyszowy. O, dokładnie tak. Przybyszowy. Tak. No i tam nakręciliśmy też taki króciuteńki, akurat testowałem sobie nowego drona. Tak, bo to był pierwszy dzień, kiedy w ogóle odpakowałem nowego drona, jakby już tam latam od jakiegoś czasu, ale to był jakiś tam nowy sprzęt, chciałem potestować. I tam mieliśmy akurat Amerykę tygodniowo. Był błękit, przepiękny, słońce, tor był przygotowany. My bardziej nie byliśmy chyba przygotowani na to, że taką petardę trafimy tego dnia. Ja miałem po prostu jedną baterię, więc polatałem tam 15 minut i zakończyłem niestety przygodę. A szkoda, bo bardzo fajne miejsce. Z Kubą też pracowało się. Nie chcę, żeby to jakoś dziwnie zabrzmiało, ale tak jak z zawodnikami trochę z zachodu. Z kimś, kto jest sfokusowany na to, żeby zrobić coś fajnego i rozmawia z tobą i umawia się to, co, gdzie i jak, po to, żeby osiągnąć wspólny cel, czyli fajny materiał. Ja pamiętam, że ty też miałeś, nie chcę cię teraz, wiesz, wrzucić pod autobus, ale taką teorię, bo jak przysiadywaliśmy u ciebie, czy ja przysiadywałem u ciebie, i oglądaliśmy wszystkie te moto movie, czy też były Pastrany filmy, czy też tam inne produkcje, Transworlda i tak dalej, to zawsze się jarałeś, jakie to jest światło, że to jest zawsze Jezus Maria, wszystko jest ostre, wszystko jest błękitne i tak dalej. Pamiętam, że się śmiał, że w Kalifornii lepiej świeci słońce. Tak, no bo to coś w tym jest. Strasznie żałuję, bo w zeszłym roku prawie byliśmy o włos od tego, żeby właśnie dopiąć projekt, który miał być kręcony w Kalifornii, co dałoby mi praktycznie możliwość na to, żeby pokazać, że rzeczywiście to chodzi o to światło. Coś w tym jest. Ja uważam, że no, to jest inaczej wygląda. Ja też trochę tam czasu byłem i jakby no, zdjęcia z iPhone'a wyglądają kosmicznie, nie? U nas też są piękne. Ja nie wiem, w Polsce jest dużo pięknych rzeczy, ale one wymagają odpowiedniej pory roku, odpowiedniego światła, na które trzeba czekać. Tam na to nie musisz czekać. Wiesz, jak to jest taką robotą, że przyjeżdżasz i masz zlecenie i kręcimy reklamówkę 21, 22, 23, te 3 dni. Tak, jeżeli jadę tam, no to dzień dobry, słoneczko, wszystko super. Przyjeżdżam do Polski, no sorry, pierwszego dnia siedzimy pod namiotem, bo leje tak, że nic się nie da. Drugiego są mega chmury, szaruwa, więc jakby, a to nie jest tak, że to są budżety, które pozwolą ci zostać na kolejne 2 tygodnie oczekiwania. No trzeba nakręcić w tym okresie coś i nie ma wyjścia, więc to jest fajna szkoła, bo się człowiek uczy trochę rzeźbić. Ale niewątpliwie, jeżeli chcesz robić fajne rzeczy, to fajnie jest robić. Nie trzeba daleko mówić, bo przecież mieliśmy pomysł nakręcić taką króciutką, zajebistą zajawę, gdzie właśnie miał być Kuba Galiński, jeszcze w tamtych czasach Paweł Nowicki jeździł i tutaj nie będziemy zdradzać sekretnej miejscówki, ale są skoki. No miejscówka petarda. Przyznam się, że chyba jeszcze się kiedyś wybierzemy tam. Tak, ja tam znalazłem jednego skoka, którego sobie już zacząłem uprawiać, ale muszę mieć kogoś, kto by miał tę komórkę, żeby dzwonić po ambulans ewentualnie, bo można grubo nie dolecieć. Ale mniejsza z tym, przecież przyjechałeś. Pierwszego dnia zaczęliśmy trochę za późno. Było słońce, a potem przez 2 dni padało i siedzieliśmy w domu, w garażu. Oglądaliśmy filmy i tak. Było wesoło, ale pogoda nas zawiodła, a w sumie to była jeszcze nie taka jesień, no bo to była końcówka lata. Tak, nie, no ja pamiętam wtedy, przecież i kran przywieźliśmy, 7-metrowy sprzęt, wszystko jakoś tam starałem się zrobić, żeby pokazać, że fajnie można w Polsce coś zrobić, no ale no właśnie, jak sam... A znalazłem jeszcze nagrania z GoPro z tego. Tak, mam gdzieś na dysku 1 czy 2 filmiki gdzieś. Kurczę, no mam nadzieję, że uda się to kiedyś może powtórzyć, jak będzie trochę czasu i sprzęt będzie, bo rzeczywiście to była bardzo fajna miejscówka i myślę, że coś tam można podziałać. Ja bym chciał tam teraz na legalu to zrobić, bo jakby to zrobić na legalu, to można by fadromę od nich pobrać. A jak masz fadromę, to możesz usypać, a jak możesz usypać, to możesz jebnąć dobrze, co nie dobrego spoka. No tak. Ale nie wiem, teraz to jest sprywatyzowane w ogóle, więc może... Jak nie sprywatyzowane, to kasa, no. No tak, właśnie to jeżeli powstał megawatt na terenie kopalni, to jest prywatna zresztą chyba. Znaczy, no w sensie, no tak, należy tam do wielkiej firmy. No i to myślę, że tutaj też można by coś podziałać, ale to jest temat na inny dzień w ogóle, ale... No to prawda, no to jest bardzo obszerny temat, do którego naprawdę zabieram się już z każdej strony. Czyli fajna produkcja w Polsce.
To jest niełatwe. Często ktoś mi zarzuca to, że ja jestem po prostu łasy na kasę, bo mówię, że to musi tyle kosztować. No nie, to nie jest tak do końca. To są po prostu niestety w Polsce ciężko czasami ludziom przetłumaczyć, że żeby osiągnąć taki efekt, żeby zrobić taki filmik jak reklama Hondy, no niestety to trzeba wyłożyć. To musi być sprzęt odpowiedniej jakości. Wiem, są kanony, można nimi kręcić i są ludzie, którzy znam osobiście, którzy robią fajne rzeczy na zajawie. Natomiast no w pewnym momencie też niestety wymaga to pewnych nakładów finansowych, całej obsługi, zarówno ludzi, których zatrudniamy. To jest też tak troszeczkę... Zobacz, ale ja tego nie rozumiem, bo to schodzimy do poziomu ludzkiego. Oglądają twoją pracę, podoba im się. Dzwonią czy piszą do ciebie maila, jesteśmy zainteresowani współpracą. Dlaczego są zainteresowani? Punkt pierwszy, bo im się znowu podoba. Przychodzi do pieniędzy, a nie, bo ja myślę, że pan to zrobi charytatywnie i sobie pan to umieści w portfolio. No ja nie muszę mieć portfolio już takiego, bo sami do mnie zadzwoniliście, co nie? Czyli dokładnie. Już jestem na rynku i już jestem otwarty na współpracę i robię taki materiał, że wam się podoba. I to jest paranoja dla mnie trochę, bo przecież chcecie mieć zajawkę, która przyciągnie wam pieniądze, a nie chcecie na nią wydać. No to halo, wiesz, o co mi chodzi. Nie, no tak, no trzeba zrozumieć, są pewnie, w Polsce jest to dużo mniejszy biznes niż na Zachodzie. Ale ogólnie, nawet ciebie, przecież nakręcisz wszystko. Nie, no tak, to generalnie masz rację, w Polsce jest takie podejście, że jeżeli można gdzieś przyciąć, to trzeba przyciąć, i zawsze jest, ale wie pan, no później się pan tym pochwali. Ja mówię, tak jak mówisz, no ja mam trochę już rzeczy, którym się mogę pochwalić. To jest zupełnie właśnie co innego. Ja mam czasami, aż miałem takie sytuacje, w których dostaję zlecenie z Zachodu, no i tam jest zapytanie, są referencje wysłane. Ja widzę, Boże, no to jest, kurde, to jest kilkaset tysięcy złotych, tak? Nie oszukuję, no widzę, wiem, jaki sprzęt jest tam użyty. Jakby ja bardzo, bardzo lubię rozkładać sobie na czynniki pierwsze wszystkie te produkcje zagraniczne i wtedy wiem od tego, jaka kamera, ile czasu to trwało i tak dalej, i tak dalej. I mówię, kurde, no muszę gościom powiedzieć tam, nie wiem, 30 tysięcy euro. I tak ledwo mi to przychodzi przez gardło, a tam gość mówi, aha, no dobra, jasne, tak, to, czyli to wszystko okej, dobra, no to wpisujemy, jakby tam nie masz, o Jezu, co ty zwariowałeś, no tylko przyjmują to, że jakby... Jesteś ekspertem, dajesz... Dokładnie, no, jak oddaję telefon do serwisu, bo ostatnio oddawałem, no to ten gość mi mówi to tyle i tyle. Ja się nie będę z nim później, no oczywiście sprawdzę gdzieś tam, ale wiem, że jest to dobry serwis, znają się, to oni to zrobią. Więc no widocznie musi to tyle kosztować. No to ja też nie staram się ludzi naciągnąć, że coś kosztuje 1000 zł, a ja im mówię 10 tysięcy tylko po to, żeby na nich przyciąć 9 tysięcy. No nie, no po prostu pewne rzeczy będą kosztowały, ale już zostawmy te biedne pieniądze. Nie, a wiesz, to jest z ciekawych rzeczy, nie wiem czy słyszałeś tylko szybko właśnie o produktach zagranicznych i budżetach, że Pastrana wypuścił ten swoje Fallen Heroes, Travis Pastrana. Mm-hmm, tak. I się wygadał ostatnio, może to było, może o tym wiedziałeś, może nie, że budżet tego filmu to była bańka dolarów, milion dolarów. Absolutnie nic zaskakującego. Na film sportów ekstremalnych. Nie, dla mnie to jest olbrzymie pieniądze. Nie, no to dla mnie też są za połowę tego, nawet chciałbym coś kiedyś zrobić, natomiast jakby no, Travis Pastrana to jest taka marka, wiesz, to trochę mówimy już o takiej ikonie, że to nie jest dla mnie dziwne. Tak? I wszystko sam wyłożył. Gdyby powiedział to na przykład Cody Webb, który w Stanach jest mega gwiazdą, no u nas pewnie nie wszyscy go już tak kojarzą, no to bym sobie, no dobra, no to już się tam szarpnęli. No, ale Pastrana jest naprawdę jedną z kilku, wiesz. Dwa lata to kręcił w końcu. Wiesz, no z takim budżetem właśnie to o to chodzi, to wyczekujesz te miejsce, wszystko po to, żeby było tip-top, no z takimi pieniędzmi wtedy stać się na to. Pamiętasz też w tych poprzednich Meet & Circus, jak mieli te sceny, gdzie wszystkie fury latały nad sobą i obok siebie. No właśnie. Ile to, przecież tak, masz Monster Trucki, masz Trophy Trucki, masz Quady, masz Motocross, masz wszystko. Tak. I weź to wszystko, dograj i tak dalej. No synchronizuj. To też wymaga... Czasu. A czas wymaga pieniędzy, bo ci ludzie muszą czekać z tymi kamerami, zobaczyć 1500 prób. Wszystko musi być dograne po to, żeby efekt jednego ujęcia był taki, że po prostu właśnie siedzisz w kinie i nie potrafisz sceny podnieść z podłogi. No. A to jest prosta matematyka, bo każdy to może spróbować i wiem, że każdy zajawkowicz, który cokolwiek robi, to nie jest ważne w tym wypadku, czy jeździ na moto, czy na deskorolce, czy ma pierwsze kroki jeżdżenia na rowerze i poderwał rower na koło i przykręcił 3 razy pedałami. Jak cię ziomek nagrywa nawet telefonem, to wiadomo, że zrobisz 5 prób. To sobie wyobraź produkcję, gdzie to pokażesz ludziom w kinie, no to wiadomo, że tych prób jest ze 100, 50, żeby złapać ujęcie. Czasami tak, a czasami powiem ci, że już przy pierwszej czy przy drugiej śmieję się, że zasada
pierwszej próby czasami jest niesamowita. Tak, że próbujesz później coś 5 razy czy 10 razy poprawić i tak nie wychodzi, ale czasami jest tak, jak mówisz, że niestety na przykład ruch kamery jest tak skomplikowany, to jest i ostrzenie, i zmiana jakby punktu widzenia kamery, całe to musi być zgrane idealnie z ruchem na przykład motocykla, że jakby i zawodnik jest profesjonalistą, i operator jest profesjonalistą, ale to wymaga jednak, to jest już wszystko tak na milimetry dograne, że to po prostu rzeczywiście trzeba kilka razy przejechać, żeby jeden drugiego się wyczuł, żeby nawet gość, który przez radio daje komunikat, wiedział co do sekundy, kiedy go dać, bo każda sekunda się liczy. Ja się o tym trochę teraz przekonuję też latając, jak ważne jest właśnie takie zgranie czasowe. A właśnie to jest śmieszne, bo wydaje mi się, że w Polsce cały czas tak jęczymy trochę, że tutaj nie ma, nie, braknie zawsze tych funduszy, ale ze sprzętem nie ma problemu u nas. Nie, jeżeli chodzi... Jest wszystko, co nie? Nie, u nas to absolutnie jesteśmy pełna Ameryka, jeżeli cię na to stać, to możesz mieć i kamery najwyższej klasy, i obiektywy, i światło, i ludzi, bo uważam, że są genialni ludzie i naprawdę... No, chociażby nasz wspólny znajomy, tak, który nawet tutaj zanim zaczęliśmy nagrywać, rozmawialiśmy, co ostatnio odebrał nagrodę. Tak, no Bartek, który właśnie odebrał na Kamery Mitch nagrodę Złotą Kijankę za najlepszy film. Da się. No, da się w Polsce i też wiem o historiach, ile go kosztuje to zdrowia i wysiłku, żeby jakby też pozamykać czasami w budżetach właśnie nawet takie fabularne rzeczy, zrobić fajnie. No, z nim właśnie robiliśmy Hondę, tak? I to jest idealny przykład na to, że po prostu przeciętnej firmy może nie do końca byłoby stać, żeby pracować z takim człowiekiem na takim poziomie, tak? Honda powiedziała, jak chcą mieć najlepszego. No to mają. Tak, i to troszeczkę... A to była zajawka z Hondy, czy to było bardziej nie, przez Team? Czy nie, Honda nie, to, też tam mocała? Jakby no, Honda częściowo, ja już nie wchodzę, tak, nie wchodzę już tam, kto dokładnie wyłożył ile euro na cały ten budżet, ale jeżeli jest to 24MX Honda Racing Team, no to zakładam, że ich 24, jak i Honda składają się. Ja akurat rozmawiałem z menadżerem Hondy i też do tego 24MX, więc jakby no to ich był tam wspólny ten. Ja im nie zaglądam, ja im dałem wspólny budżet, oni powiedzieli ok, jakoś tam sobie to wszystko poukładali. No, ale tak, wracając do sprzętu, jesteśmy już na takim poziomie jak reszta świata i... I tu przechodząc, jak żeście już wspominali, że pewnie do tego dojdziemy, bo jak pierwszy raz się poznaliśmy, to była firma produkcyjna High Level Films. I teraz jakby to się przeistoczyło w latanie dronem. Tak, no to... Półtora roku gdzieś już teraz, otworzyłem firmę, miałem mega zajawę na to, żeby polatać, spróbować się. Zaczęło się wszystko w ogóle od bardzo fajnego projektu Back on Trail, który gdzieś tam, jak sobie wklepiecie Back on Trail, to szybko wam wyskoczy. Jest to projekt o moim koledze, który dość ciężko zachorował na raka, a sposób na walkę to właśnie narciarstwo wysokogórskie i motocykle. Zresztą razem byliśmy w Rumunii na bardzo fajnym tripie, w tych miejscach, w których są romaniaksy. I to też tam kilka ujęć można sobie zobaczyć. No i przy okazji tego projektu właśnie dzięki wsparciu jakiemuś dostałem pierwszego swojego drona jakby do tego projektu. No i okazało się, że jednak te dotąd godziny, które spędziłem na konsoli grając, nie poszły na marne, bo jednak manewrowanie stickami dość szybko przełożyłem na manewrowanie stickami, które masz w radiu do drona i w ogóle odkryłem jakąś tam swoją pasję do latania i zacząłem w to bardzo iść. Oficjalnie teraz mam drugą firmę, która się nazywa Flydog. Zapraszam was, można sobie tam trochę pooglądać materiałów i motocyklowych, i niemotocyklowych z lotu ptaka. No i wciągnąłem się w to tak, że powiem ci, ostatnie pół roku to produkcyjnie coś tam, jakiś teledysk zrobiłem, ale rzeczywiście głównie jeździłem na zdjęcia. Też miałem takie niesamowite szczęście, że jeden z moich przyjaciół, Marcin Kin, fotograf, zaprosił mnie do współpracy przy rajdach samochodowych, cyklu Baja całym, więc trochę w tym roku pojeździłem od Hiszpanii po Węgry i Włochy i Polska, więc działaliśmy tam na wszystkich tych rajdach. I mocno się doszkoliłem, kolejne skillsy nabrałem w lataniu, dużo fajnych materiałów pozbierałem i współpracowałem rzeczywiście ze światowymi zawodnikami, jeżeli chodzi o rajdy, bo robiłem zarówno dla Nasser Al-Attiehi, czyli człowieka, który wygrał Dakar, dla naszego kochanego Orlen Teamu razem
I zarówno pracowaliśmy głównie z samochodami, to fakt, że jakby niestety z motocyklami troszeczkę nie miałem do czynienia w całym cyklu rajdów, ale mam nadzieję, że się jakoś to tam rozwinie i też troszeczkę z motocyklistami popracujemy. Jak w ogóle się zaczyna z dronami? Bo ja wiem, że wiesz, drona to można i kupić za 1000 zł, który już ci podniesie GoPro, załóżmy. Tak, można kupić, widziałem w Biedronce teraz. O. Jest generalnie beka wśród pilotów właśnie, że zaczyna się ten etap. Szał. Tak, szał, że nawet w Biedronce można kupić drona. Wiesz co, no, jeżeli w Polsce mało osób o tym wie, wymagana jest licencja, jakby jest pełne szkolenie, jest pełen zakres badań, które ja przeszedłem w Instytucie Medycyny Lotniczej w Warszawie Wojskowej. Razem, to jest to śmieszne, bo razem z pilotem jakby Apacza i z gościem z wieży na Okęciu stałem, żeby podbić okulistę, chirurga i tak dalej, to cały dzień trwa. Później masz te szkolenie, masz zarówno egzamin praktyczny, jak i teoretyczny, trochę jak na auto. Bo jak wygląda? Bo teoria, no to... Teoria jest podzielona na kilka działów, to w sumie też tak jak właśnie łatwo to przyrównać, ja to często próbuję przyrównać do samochodów, zarówno jak trudno się lata, tak samo i egzaminy, czyli masz tam dział i bezpieczeństwo, i pierwsza pomoc, prawo lotnicze, jakby więc i technikalia, czyli to co tam masz, gdzie masz światła stopu w aucie, to tutaj są pytania bardziej skomplikowane, jeżeli chodzi o natężenie, o prąd, o baterie, zasilanie, silniki itd. A kto to i tak dalej. Napisał, no bo to jest dosyć świeże, dron ogólnie na świecie jest świeżą rzeczą, w Polsce pewnie jeszcze krócej istnieje. Jak oni to ogarnęli? Myślisz, że to są prawa skopiowane, przetłumaczone wprost? Na szczęście w miarę Polacy dość logicznie to robią. Jestem z tego bardzo szczęśliwy, że to jest żadne upolitycznienie. W Polsce jest niesamowity boom. Na początku rzeczywiście trochę Instytut Lotnictwa był chyba przerażony tym, co się dzieje, bo jednak można wprowadzić zagrożenie do ruchu lotniczego poprzez takie trochę nieautoryzowane loty w niedozwolonych miejscach, więc bardzo szybko wzięli się za jakoś ogarnięcie tego i zrobili to dość sensownie. Jedynym minusem chyba jest to, że w Polsce obecnie potrzebujesz tą licencję, jeżeli latasz komercyjnie, czyli jeżeli ja na tym zarabiam lub jest to zlecenie, to muszę mieć licencję. Jeżeli ja jako Tomasz Grzywiński sobie powiedzmy pójdę teraz polatać, to w teorii nie musiałbym mieć tego zezwolenia i jakby no, stwarzam te same zagrożenie tak naprawdę. No tak. Więc no ale już nieważne, no, te licencje są fajnie, to są pomyślane. Później masz egzamin praktyczny, który tak naprawdę był jeszcze w zeszłym roku, był tylko w jednym miejscu w Polsce, w Gliwicach przeprowadzany, na lotnisku, gdzie normalnie startują ci samoloty, są helikoptery, musisz zgłosić to, masz mapę, to też tego uczą cię na kursie, jak posługiwać się mapami lotniczymi, gdzie można, co można, gdzie trzeba się zgłosić, jakby... Ja mogę latać w miejscach, w których na przykład była super afera o jakimś, nazwijmy to delikatnie, idiocie, który latał naokoło Okęcia, stwarzając dość duże zagrożenie. Lufthansa zgłaszała. Dokładnie. Ja miałem kilka miesięcy temu takie zlecenie, gdzie latałem dla Volvo tuż przy podejściu do lądowania na Okęciu. Aha. I jako człowiek z licencją po prostu wiedziałem, jak jest to niebezpieczne. Byłem w stałym kontakcie z wieżą lotniczą na Okęciu i odbywało się to, aż mnie to trochę śmieszyło, bo miałem włączoną komórkę cały czas z gościem. Gość mówi, dobra, to teraz nam tutaj C-140 wyląduje duży taki transportowy samolot, jakiś cargo. Będę miał okienko 5 minut, to możesz wystartować. Jak tylko będziesz startował, aha, to dawaj komendę i tak dalej. Więc i cały czas byłem na bieżąco, słyszałem, jak gość ogarnia resztę lotniska. Mówi, dobra, masz okienko, 5 minut, wystartowałem, zrobiłem potrzebne mi ujęcie, wylądowałem. No ale to jest cała procedura, ja dużo wcześniej to zgłaszam, jakby ze względu na to, że mam te papiery, to też dostaję często pozwolenie na odbywanie takich lotów. A jaki to jest koszt szkolenia? Wiesz, to cała licencja z badaniami ze wszystkimi się zamknął jakoś w trzech tysiącach właściwie. Razem z egzaminem już ze wszystkim, powiedzmy tak. Więc to jest to jakiś tam... W sumie tak, jak mówimy o tym zagrożeniu cały czas, to... Kurde, to tak jak z autem. Dlaczego taksówkarz musi... W samochodach to jest w sumie nawet dobrze ogarnięte, bo każdy musi mieć prawo jazdy. Dokładnie. A jak masz przewóz osób i zarabiasz tym, no to musisz dorobić licencję. Dokładnie, prawda? To tak samo powinno być. I tak samo powinno być tutaj. W lotnictwie, dużym lotnictwie, też musisz mieć licencję. Masz wiele typów licencji.
I masz na te małe, nazwijmy to samoloty, pewnie ktoś to lata nie zabije, bo to będzie, nie to nie samolot, tylko lekkie coś, no, ale nieważne. I masz różne typy licencji, też masz komercyjną, która jest inna, masz prywatną, która jest inna, masz też na lekkie samoloty, która jest inna i to wszystko jest uregulowane. To dlaczego w drona, które pewnie dla niektórych to jest głupia zabawka, ale ta głupia zabawka może wlecieć na ulicę, może wlecieć na Okęcie na przykład, czy tam na jakiekolwiek inne lotnisko, czy też może spowodować takie zagrożenie typu, nie wiem, tutaj... Uderzyć w dziecko, wiesz, to bardzo często w Polsce wypadkiem gdzieś, prawda? Tak, no, to jednak te duże drony trochę ważą, to spadając, nie wiem, z 50 metrów, jeżeli uderzy w człowieka, może dość dużą krzywdę zrobić, ale nie, myślę, że wiesz, że tak powoli się ogarniamy, to po prostu jest duża nowość, no, nikt nie sądził, że będzie taka eksplozja, jeżdżąc tyle po świecie, bo już teraz mogę powiedzieć, że nawet ostatnio kręciliśmy w Libanie, w Bejrucie i w górach Farai dronami jakby, więc widzę, gdzie, jak to wygląda, to u nas jest naprawdę niesamowity boom. Nie wiem, Polacy mają jakąś mega ciś na to, żeby każdy miał drona i każdy teraz jest filmowcem z powietrza, no, więc i tak w miarę to ogarniamy i myślę, że to idzie w dobrą stronę rzeczywiście. No, nie jesteśmy tak na przykład daleko głupi jak Francuzi, którzy na przykład zrobili totalny zakaz lotów, czy Hiszpanie, którzy absolutnie zakazali. Oczywiście się po chwili z tego nam po roku wycofali, zobaczyli, że no jednak nie można ludziom zabronić, jakby tylko trzeba to jakoś tam w pewien sposób usystematyzować prawnie, więc nie, no dzieje się, to jakoś tam się dobrze dzieje. Z tych film to się, wszyscy się śmieją, tak jak każdy jest teraz wideoblogerem. Tak. Każdy, kto kupił aparat, ponieważ możesz już za 2000 kupić jakąś tam lustrzankę, tak, dokładnie, już jest fotografem, już ma stronę, on już jest w ogóle tip-top, to tak samo trochę z dronami, jak wpisuję sobie firmy, które latają i oglądam sobie, co ludzie robią, to widzę, że no, każdy się teraz nazywa pilotem drona i mam wielką firmę. No jakoś ja tam sobie działam spokojnie, staram się, tak jak i przy produkcjach, trochę fokusować w stronę tych rzeczy ekstremalnych, ale robię wszystko, latam zarówno i w halach fabrycznych, i w czasie jakichś eventów, i stoki narciarskie, a oczywiście najfajniejsza robota to ta, która jest związana z rajdami, z motocyklami, ze sportami ekstremalnymi. A tak z ciekawostek technicznych, jaki udźwig ma twój dron? Wiesz, to teraz obecnie zmieniliśmy sprzęt. Na początku posiadaliśmy drona, który miał 10 do 12 kilo udźwigu i to można było dużą kamerę wziąć. Natomiast to było trochę tak jak duży samochód. No. On był bardzo fajny, ale do rzeczy, które robiliśmy, nie do końca nam pasował. No, nie byłem w stanie pogonić ani motocykla, ani samochodu i w ogóle dynamika tego była zupełnie inna. Mhm. Mieliśmy ciągle jakieś tam problemy. Odkąd jakby zmieniliśmy, teraz latamy dronem, który się nazywa Inspire. Jest to dość popularny, w miarę, że tak powiem, cenowo przystępny, bo około 20 tysięcy to wtedy kosztowało, jak kupowaliśmy go, sprzęt, który ma oczywiście nie podwieszaną kamerę jakąś tam już, jaką sobie chcesz, tylko jest dedykowana do tego kamera, natomiast ona gra w takiej jakości, że naprawdę po odpowiedniej obróbce jakby w postprodukcji to jest super materiał, który możesz łączyć. My to łączymy z materiałami zarówno z kamer typu RED czy Sony FS7 i wprawne oko może to dostrzeże gdzieś, natomiast dla jednak 90% ludzi to będzie idealnie siadało, więc to taka przesiadka, zresztą bardzo sobie ją chwalę, na drony firmy DJI dużo mi dało. A to się odbywa, bo ty jesteś pilotem, ale jesteś jednocześnie operatorem, czy masz drugiego człowieka, który steruje kamerą sam? Wrócimy do tematu, o którym wcześniej gadaliśmy, czyli do tematu kasy. To jest tak, że mam. Oczywiście nasze drony posiadają jakby drugi zestaw dla operatora, który szwankuje. I jeżeli robimy rzeczy bardziej poważne, typu reklamę jachtu na przykład robiłem i wtedy jest operator. Nie każdy też operator kamery potrafi tak naprawdę sprawnie operować kamerą na dronie. To troszeczkę trzeba potrafić. Natomiast no zakładam, że są takie projekty, w których latamy właśnie z operatorem. W przypadku rajdów jest to niestety
jakby schodzi się kilka tematów, czyli pieniędzy, bo ten dodatkowy człowiek kosztuje. Drugie, transportu. Rajdy są bardzo specyficzne. Mhm. No, jest to niesamowita przygoda, jest to często pędzenie na złamanie karku między odcinkami, żeby udało się złapać ekipę w innym miejscu, więc też mam ograniczone miejsce, bo w aucie jest też i zwykły operator kamery, fotograf, mhm. jakby cały zestaw ludzi, więc... Więc tutaj nauczyłem się na tyle samemu też operować kamerą w trakcie lotów, żeby jakoś tak wypośrodkować, ten złoty środek znaleźć. I też ten nowy dron daje mi tą możliwość, ponieważ no, trochę jak dokładnie wracam do wpady do Xboxa, masz tyle tych guzików, że do sterowania dronem mam powiedzmy 2-3 tutaj sobie kojarzę, a mam pod kamerę jakby zapisanych kilka innych funkcji z tyłu zapadem, gdzie się to steruje i też mogę troszeczkę szwenkować. Mhm. Więc w zależności od, tak jak mówię, od potrzeby projektu i od jego budżetu latamy zarówno we dwóch, jak i solo. Kurde, jakie to jest przedsięwzięcie w ogóle. Jakich... kurde, jak to jest duże? Bo... Nie, to wiesz co, mam takiego, na przykład to, co robiłem, można sobie zobaczyć zdjęcia... Bo to jest 8, 4, 8, nie, to ja miałem heksakopter, czyli heksa, czyli 6, oktopter, czyli 8, a teraz latam quadrokopterami. Te większe były właśnie dedykowane po to, żeby mieć większy udźwig i większe kamery pod siebie brać, ale tak jak mówię, no to rynek zweryfikował to, że quadrokoptery, które teraz posiadam, najlepiej sprawdzają się, są najbardziej uniwersalne i najbardziej też mi odpowiadają, jeżeli chodzi o same właściwości latania. Więc na chwilę obecną mamy 2 quadrokoptery w stajni, że tak powiem. A tak się tak trochę przymierzam, że chyba 3 i 4 prawdopodobnie w 2016 zagościł w garażu, no ale to jeszcze chwilę zajmie. Kurczę, to niesamowite. A też jak ostatnim razem się widzieliśmy, nie ostatnim, ale przedostatnim, to było dosyć długo, dawno temu. I pamiętam, że wtedy zaczynałeś w łódzkiej szkole filmowej. A tak, no to jest i teraz, to osobna historia. Tak. Udało mi się skończyć, tak, bo jakby wtedy, to było już kilka lat temu, kiedy zaczynałem studia w szkole filmowej, wydawało mi się, że papier będzie jakimś tam potwierdzeniem tego, co mam od wielu lat praktykę. I rzeczywiście nie mogę powiedzieć, coś tam się nauczyłem w tej szkole. To nie jest tak, że tam zupełnie przebąbiłem. Były to dużo ciekawsze studia niż te, które skończyłem jako pierwsze. Głównie poznałem dużo fajnych ludzi też. Dzięki temu jakieś tam, wiadomo, no, nowe kontakty się pootwierały, nowe znajomości. I skończyłem jakby te studia. Mam teraz papier, nikt do niego nie zapytał. No ale gdzieś tam, jak na zachodzie jestem i czasami, rzadko, bo rzadko schodzi rozmowa na temat tego, że skończyłem łódzką szkołę filmową, to jednak jest to w Stanach, to było takie wow, okej. Okay. Famous Łódź Film School i wszystko jasne i to jest miłe. Natomiast w życiu codziennym jakby w ogóle nie odczułam tego, że to mam ten papier, czego nie mam. Czyli takie filmy typu... No bo wy polegacie w sumie na budżetach marketingowych różnych firm, prawda? I nikt się nie interesuje już potem tym, tylko polegają na promo innych firm. Wiesz, to nie, po prostu przedstawiasz swoje portfolio, czyli to, co dotąd zrobiłem, z jakimi firmami pracowałem, tak? To jest jedno. I też jakby bardzo szybko w takiej rozmowie na temat projektu, który ma być realizowany, wychodzi po prostu twoja wiedza i twoja kreatywność często do tematu i myślę, że na tej podstawie jakby cię zatrudniają. Ja się osobiście nigdy nie spotkałem z pytaniem bezpośrednio przy rozmowie o swoje wykształcenie. Teraz tak się przypomniało jeszcze w trakcie, widziałeś już nowe Moto 7 czy jeszcze nie? Nie, widziałem. To jest w ogóle śmieszna historia, bo nie wiem, czy wiesz, że oni przez crowdfunding dozbierali kasę na końcówkę, bo tam im się nie spił budżet, nawet w Ameryce takie cuda się zdarzają. I kilka miesięcy temu latała taki teaserek, który mówił, że potrzebujemy tam, nie pamiętam, że tam 100-200 tysięcy dolarów dozbierać na postprodukcję. Jeżeli chcecie zobaczyć nową część, proszę tam wspomóżcie nas, jak widać wspomogli. No i czekam z niecierpliwością. Wiem, że dotąd jakoś... Ja widziałem. Widziałeś już? Tak, widziałem i... No ja...
Dobra, widziałem to będąc zmęczonym i akurat nie miałem żadnego innego przy sobie sprzętu, i widziałem to na iPhone'ie. No nie, no to krzywdę zrobiłeś Nie, ale tak jak, nie wiem, jakoś duszy nie miał. Znaczy niektóre segmenty były zajebiste, wiadomo, tam Colton Haker, no to naprawdę po kocie to było, ale to jak sam jak zbożył się, jak rzeczy na motocykle, których byś w ogóle nie myślał, że się da zrobić. Ale nie wiem, no to pozostawię tobie do oceny, nie chcę ci to obejrzę, psuć, to obejrzę, ale... obejrzę chętnie, bo to jest... Ale tak, moim zdaniem najsłabsze z całej siódemki, z całej serii. Możliwe, że też czasami się wypalają, to jest bardzo trudne też, wiesz, ja nie miałem do możliwości nagrania 7 takich wielkich filmów, wiesz, to też w pewnym momencie się wypalasz wiesz, pomysłowo to jest, może. Wiesz, jakie mam uczucie? Wiesz, jak nie wiem, czy korzystałeś z tego programu GoPro, który oni można sobie od nich ściągnąć. Jest, coś takiego Studio Edition, tak jakiś tam. Tak, i można, i to polega dla tych, co nie wiedzą, GoPro wypuściło film do edycji, film, Boże, program do edycji filmów i że, jak wszyscy wiemy, na filmikach GoPro z ich kanału wszystko ogląda zajebiście, a potem siebie podpinamy i już nie jest tak zajebiście. Dlatego wypuścili takie mini studio, gdzie możesz swoje ulubione teasery ściągnąć, czy też ich promocyjne filmiki i masz dane już templety, które są już na. Tak, tak, to żeby i tam zobaczyć, jak to tam. Swoje filmy i to dokładnie. Się samo montuje. Tak, tak. To z siódemką mam takie wrażenie, że wzięli czwórkę, czy tam piątkę, i po prostu przełożyli segmenty, ale jeden do jeden. Jak Łażusiak był w tych minutach danych, no to teraz Haker. Jak Warsza był gdzieś tam, no to teraz wzięli Coopera Weba, co nie? I miałem takie odczucia, no ale to zostawię tobie i reszcie do oceny dla samego. Wiesz, każdy obejrzy i tak na zajawie, bo chętnie się, wiesz, przygląda tym Raiderom i tego. To ciekawy jestem. Wiesz co, no nie miałem rzeczywiście trochę zarobionego, bo nie miałem czasu tego, ale... Ale myślę, że jakoś niedługo sobie to wrzucę na duży ekran. Chociaż była taka, ja nie wiem, czy ty byłeś, ktoś organizował przecież w Palladium pokazy Moto The Movie. A to zeszłego. No ja wiem, no tak. No właśnie. No ja nie byłem wtedy, bo ja już ją widziałem w taką nielegalnie. Znaczy ja też widziałem, ale chęć spotkania ziomków i zobaczenia tego na dużym ekranie spowodowała, że to widziałem. I to była bardzo fajna impreza. I tak prawdę mówiąc, trochę czekałem, żeby tym razem sobie zrobić taką premierę polską kinową. Ale tak widzę, że nie ma żadnych przebąkiwań na ten temat, a myślę, że dużo ludzi by chętnie poszło. No właśnie, no ale to legalnie chyba można jakoś tam już... Na iTunesie już jest. Nie, no to skoro jest na iTunesie, to już chłopaki mogliby się odezwać i tamten. No nie wiem, jakie są powody, ale chętnie bym wziął drugi raz udział w takiej imprezie, bo to było... W Stanach w ogóle ta siódemka to była z mega pompą, bo chyba była pierwsza seria filmów Moto, która miała normalnie premiery chyba w... Dobra, nie będę rzucał liczbami, bo tutaj mogę przekłamać, ale w wielu Stanach była premiera i nakręcali, tak to zrobili, powiem ci, no światowo próbują. Wiesz co, no to inny rynek, no to wiesz, to tak jakby u nas ludzie by poszli na film o piłkarach, nie wiem, on Ronaldo, podobno jest jakiś film. Zajebisty. Znaczy zajebisty. Obejrzałem, nie czy interes, dlaczego oglądałem, Chciałem się już tłumaczyć, dlaczego oglądam piłkę nożną, ale czemu nie. Natomiast moje odczucia po tym, obejrzyj sobie, co nie, bo jest na pompie, jest mega jakość, jest naprawdę ten, ale jest płytki mniej więcej jak trawa na murawie piłkarskiej. No, trochę słyszałem ja o tym. Ja to ściągałem i mówię, o, jeszcze, kurna, zobaczę to jak, jestem przyzwyczajony, że w tych czasach, jak na przykład ktoś wypuszcza behind the scenes, czy tam za kulisami film o zawodnikach, czy właśnie mamy tutaj dwa psy, jeden pies się zaplątał chyba specjalnie w firankę i sobie leży. Nie przeszkadza mu to. Nie. Dobra, kontynuując i myślałem, że to będzie takie, no koleś jest wart miliony, jest gwiazdą, no jest top piłkarzem, jest jednym z dwóch najlepszych piłkarzy według oceny ekspertów, nie ma to sprawa, dlaczego on jest najlepszy, a nie inny. Natomiast myślałem, że będzie, wiesz, typu chłop wstaje o 6 rano i nie wiem, robi to i to, żeby być najlepszym. Ja sobie myślałem, że to będzie takie motywacyjne, inspiracyjne i naprawdę pokazane, prawdziwe, dlaczego on jest najlepszym, co nie? A to jest, takim moim odczuciu jest to film, który, wiesz, tam Universal, czy ktoś to produkuje, wie, bo niesamowite ilości pieniędzy,
Jest cienkie jak nitka do wyciągania brudu z pomiędzy zębów, co nie? Jest pokazane, jak ma kontuzję przed tam mistrzostwami świata, potem jak jeździ na rowerze stacjonarnym w basenie jako rehabilitacja i ogólnie wszystko się kręci wokół tego, z jakiej biedy do jakiego bogactwa przeszedł i że ma syna, ale nie zdradza, kto jest matką. I w ogóle na koniec nie wiadomo, czy to jest jego syn, znaczy, że jest jego syn, ale nie wiadomo, czy jest jego, bo może być adoptowany i wiesz, i takie jest to pierdolenie tak naprawdę. Dla mnie, jako dla człowieka, który trenował sport i też grał kiedyś w piłkę, bo chyba każdy grał w piłkę w jakimś okresie w życiu, dla mnie to było cienkie, bo ja się spodziewałem prawdziwego procesu. Tak jak w motocyklach jest proces. Kupujesz pierwszy motocykl, na początku ci nie wychodzi, przewracasz się, potem zaczynasz jeździć szybciej, ale cały czas się wywracasz. Potem twoja prędkość zostaje w miejscu, ale przestajesz się wywracać, więc twoim kolejnym etapem jest nabieranie prędkości i to wszystko jest proces. I też się zastanawiałem, jak wygląda proces Ronaldo, a się dowiedziałem, że ma syna, który nie ma matki, ale powiem mu, może mu powie, jak będzie miał 18 lat. A co mnie to kurwa obchodzi w sport? Wiesz, takie bardziej nie, no to glamour i glam niż prawdziwy ten, no ale dobra. No myślałem, że powiesz, że wstaje o 6 rano, żeby nałożyć sobie żel na głowę, żeby lepiej wyglądać tego scena, dnia. A była scena, człowieku Nivea, było pokazane, a, był no sponsor, był. Nie, jakoś mnie nie ciągnie. Powiem ci, że z takich rzeczy z przyjemnością obejrzałem te behind the scenes Super Crossu. To już jest drugi, nie wiem czy widziałeś na YouTubie, to jest do obejrzenia. Zajebiste. Tak, scenie. I to jest bardzo fajne. Jak oglądałem no właśnie. No. Takie wzruszają, takie z życia, no dla mnie. Tak, 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 właśnie to jest, no właśnie widzisz, to czego trochę tu oczekiwałeś, to tam można zobaczyć, jak ktoś nie widział, to bardzo polecam, tak. Bo uważam, że bardzo rzetelnie zrobiony, fajnie tak dokumentalnie i bardzo ładnie zdjęciowo. To Troy chyba robi, co nie? Tak, Troy Adams, no, czy coś takiego, tak. Zawsze tak. Znaczy wiesz, to właśnie teraz nowa seria wyszła, tak się zastanawiałem, bo jest troszeczkę ale to inna. Red Bulla była. Nie, Monstera wyszła teraz. Aha. Monster też zrobił swoją, jakieś tam behind the scenes, się tam, każdy swoje robi, no, ale cała ta seria taka pokazująca różnych tych zawodników, naprawdę kapitalne materiał, można było zobaczyć jak się chłopaki rehabilitują, jak ćwiczą, jakie mają problemy i sukcesy i tak dalej. Fajna rzecz. Boże. Z dalszych tematów do przegadania. To byśmy mogli jeszcze ludzi zanudzić? Tak. Czekaj, zerknę na jakąś swoją ściągaweczkę. A, bo wiem co, miałem powiedzieć, że mi byłem... myśli odchodzą, bo mi tak pęcherz ciśnie za dużo. Tak, no będziemy kończyli chyba powoli, no ale nie, możemy na końcu wcać. Tak, jak jeszcze wytrzymam. Jak masz coś jeszcze, coś... Wiesz, nie, ja tak się zastanawiałem, że na przykład z takich fajnych rzeczy jeszcze chciałem dodać, bo słuchałem ostatnio właśnie twojej rozmowy z Kurakiem, która zresztą mi się bardzo podobała, fajnie. Ja jestem taki, wiesz, niby jestem w tym świecie, ale nie jestem takim zajawkowiczem, który zna wszystkich zawodników na pamięć. Nigdy nie startowałem, więc też nie jestem z każdym na cześć w tym kraju. Miałem tą niesamowitą przyjemność z Łukaszem gdzieś tam się poznać i trafić na swojej biednej Hondzie CR 125 na szkolenie do niego w górach, które było w Białce i chciałem powiedzieć, że bardzo fajnie i dużo wyniosłem z tego i... Na początku myślałem, że wszyscy właściciele KTM-ów Nówka Funkiel trochę mnie zabiją śmiechem i myśleli, że biedna Hondia 99 rocznik pierwszego dnia treningu nie przetrzyma, a się spisywała genialnie i wjechała we wszystkie miejsca, w które wczugały się KTM-y, więc bardzo fajna rzecz. Takie miałem akurat przeżycie bardzo miłe. To jest właśnie teraz to mi połączyło myśl z czymś innym, bo tutaj i zarówno z Kurakiem tego bardzo nie poruszaliśmy, bo on jest jakby na topie tego, a chodzi mi bardziej o relacje takie w grupie. Potem z Jackiem to dużo poruszaliśmy, jakie są między ludźmi od ścigacza, a ludźmi od krosówek, jakie jest takie przyjęcie do grupy. To też poruszaliśmy z kolejnym gościem, który jeszcze nie jest online, a będzie niedługo. Czy może teraz to już jest potem, czyli... Był niedawno. Właśnie jakie było twoje, bo ty się obracasz w tych wszystkich zajawkach i tak naprawdę no, od motorów, przez deskę, narty, kończąc na rajdach samochodowych, jak to wygląda, wiesz, od strony ludzi, no po prostu, co nie? Gdzie o, to jest... Fajne pytanie, wiesz, to wydaje mi się, że niestety to pewien poziom wyznacza też tą relację. Wydaje mi się, że
praca z tymi topowymi lub ludźmi, którzy, dla których jest to nie tylko pasja, ale ciężko zarabiają na życie, uprawiając swoją ukochaną dyscyplinę, łączy pewnego rodzaju jednak wspólna cecha tego poświęcenia i to właściwie dość płynnie można przejść od współpracy z pro narciarzem do pro motocyklisty czy też kierowcy rajdowego, bo oni pewny poziom sobą prezentują i mają trochę bardziej open-minded są, że tak powiem. Mhm. I to jest bardzo, bardzo fajne, że to tak dość płynnie przechodzi, więc jeżeli o to chodzi, to miałem do czynienia zazwyczaj z zawodnikami tam z tej wyższej półki, to nazwijmy, i to się odbywało dość płynnie i przyjemnie. Mhm. Nie? Dla mnie nie miało do końca różnicy, czy będę robił motocykle, czy rowery, czy coś innego. Jeżeli robię to z fajnymi ludźmi, z fajnymi zawodnikami, to zupełnie inaczej się pracuje. No miałem teraz taką przyjemność na przykład pracy z dużą grupą bardzo różnych zawodników, czyli byliśmy w Libanie, gdzie poznałem papieża, czyli ikonę polskich rowerów. Był z Freestyle Family, był też Biały, był Jasiek był, tak. Następnie mieliśmy Wojtka Szczota od deskorolki z DC, mieliśmy kilku rolkarzy, tak, no był przede wszystkim młody Godziek był, tak, super się pracuje z takimi ludźmi. I tam to było widać, że to są wybrani ci z Polski i bez różnicy dla mnie było, czy będę teraz robił krótki materiał akurat z Dawidem, czy będzie to papież, czy będzie to jeden z rolkarzy, Tomek Przybylik, no po prostu kurde, gość robi takie rzeczy, że aż miło się to filmuje i to widać, że to już jest ten poziom, mhm. że właściwie przyjeżdżamy, oceniamy miejscówkę, oni chcą jak najwięcej wyciągnąć z miejsca, my chcemy jak najwięcej wyciągnąć z miejsca. Tam było trochę inaczej, bo też robiliśmy show, które było jakby takie mini Master of Dirt. Mhm. Ale to była promocja jakiegoś centrum handlowego. Tak, to była promocja centrum handlowego. Ale zajebisty pomysł, co? Tak swoją drogą. No w Polsce chyba jeszcze nikt na to nie wpadł. Trzeba iść pod galerią Mokotów sobie ponapierdalać na pomoski czy coś? Tak, a oni tam i pod galerią i w galerii zrobili cały skatepark. Wiesz, super, masz 3-4 piętra, ludzie na każdym piętrze wiszą przez te barierki, patrzą. Bardzo, bardzo fajny pomysł. Zresztą bardzo fajni ludzie i myślę, że tam jeszcze nie raz wrócimy. Chłopaki pojechali teraz na trip w ogóle po Iraku północnym, do Kurdystanu, gdzie tam działają. To wszystko dzięki osobie Marka Dońca. To jest taki ziomek, który był mega rolkarzem, teraz jest super narciarzem i też zaczął organizować właśnie tego rodzaju eventy na Bliskim Wschodzie, dzięki którym tam pojechałem. To bardzo fajne przeżycie. To jest takie, nawiązując do tego właśnie, jak się pracuje z różnymi ludźmi, ale jednak na pewnym poziomie. I to było tak, że tam wszyscy w grupie, nieważne na czym jeździsz, wspólnie jakby się dopełniali i dobrze rozumieli. I to tutaj jeszcze złapałem kolejną myśl, bo jak mówisz o tym poziomie, będzie trochę dziwne, co powiem, ale bliskie mojemu sercu, bo, że tak powiem, kiedyś próbowałem swoich sił w biznesach motocyklowych, takich detalicznych. No i jedną drogą jakby dystrybucji, czy też promocji było wspieranie zawodników, a tutaj z drugiej strony wiem, że wszystko się zbiega tak naprawdę w tym sporcie do pieniędzy, bo tutaj moja dziewczyna się śmieje, że zawsze powtarzam, że jest to drogie, no bo nie jest to tanie, nie ma co ukrywać, ale jest to najtańsza forma motorsportu, który jest już naprawdę na poziomie naprawdę wysokim, ale jest nadal najtańszy, bo wiadomo, tak, że czy samochody, czy ścigacze są dużo droższe i to Jacek w poprzednim odcinku potwierdza, bo zna to, na własnej skórze tego doświadczył. I zawsze miałem takie odczucie, jak prowadziłem tą swoją firmę, że ludzie się... Ja też się z tego śmieję, no bo nie ma pieniędzy, nie ma rynku, nie ma pieniędzy, żeby wkładać. Tak, jak skończyć w tym biznesie z pieniędzmi, to znaczy zacząć z dużo większą ilością pieniędzy, żeby skończyć z mniejszą ilością pieniędzy. I ja pamiętam, że no, ludzie się śmieją, że forma sponsoringu w Polsce to są rabaty. Ja się też z tego śmieję, ale ja tego nie wyśmiewam, bo co taki biedny właściciel firmy ma zrobić? Przecież nie będzie ci oddawał produktu za darmo, bo wtedy musi pokryć cały jego koszt. I też są jaja wtedy z podatkami, trzeba kombinować i tak dalej. Więc daje ci rabat. Rabat 50% to jest mniej więcej wyrównanie, on nie na tym nie zarabia, mu się to spłaca, mu się to tylko zwraca.
I to jest śmieszne, no ale z drugiej strony takie są realia rynku, trzeba się przywyknąć i pewnie takie przez długi czas pozostaną. Natomiast to mnie ostatnio mocno ukuło i tutaj miałem świetne porównanie, tutaj taki podróż w czasie. Kiedyś byłem na zawodach enduro w Kielcach, to był bodajże rok 2009. Świetna impreza, mnóstwo zawodników z zagranicy, bo też to było chyba podczepione pod jakąś rundę Mistrzostw Europy, tutaj mogę się mylić. Natomiast było mnóstwo zawodników z zagranicy i był cały, ja akurat tutaj robiłem za pomocnika mechanika, czyli stałem na jednym z punktów kontrolnych z narzędziami, z piciem, ze wszystkim, co było potrzebne, z bananami i po prostu przez cały dzień miałem mniej więcej 4 minuty akcji i wtedy musiałem być zwarty, zatankować, pomóc chłopakom coś ogarnąć i oni jechali na bramkę i dalej jechali w trasę, a potem się nudziłem i gadałem z ludźmi i byłem niesamowicie zdziwiony, znaczy zdziwiony, ale potem to zrozumiałem, że dlaczego taka rodzina jeździ na KTM-ach i to nie jest dziwne, dobra, każdy ma swoje powody, żeby wybrać daną markę motocykla, natomiast tak, mają krzesełko KTM-a, mają torbę KTM-a do włożenia ciuchów, mają czapki KTM-a, koszulki KTM-a, wszystko, kurwa, nawet mieli ten jebany toster, który zostawia na chlebie znaczek KTM-a. I ja się zastanawiałem, no przecież nie dostali tego, bo to nie ten poziom jeszcze, żeby to dostali. I dopiero potem to zrozumiałem, że oni inwestują w siebie. Ten ich syn, czy tam jej dwóch synów, czy syn i jego ziomek w teamie, nas rozjebali okrutnie wszystkich i byli na zupełnie innym poziomie. Natomiast to jest inwestycja. Ja to na to patrzę jak inwestycja w zawodnika. I tutaj będą pewnie podzielone opinie. Już wydaliśmy 300 tysięcy na sezon, dlaczego mamy kupować jebany toster? Ale jak na przykład startujesz w świat, idziesz i zobaczy cię scout z danej firmy i zobaczy, że już ich wspierasz od jakiegoś czasu, w sensie ich promujesz, bezinteresownie, liczysz na zwrot, to nawet jeżeli dana firma, jeżeli KTM się do nich nie uśmiechnął, ale na przykład uśmiechnie się do nich Honda, czy też, no teraz chciałem powiedzieć Husqvarna, ale to już jest KTM, więc to już zupełnie niszczy mój plan, ale zupełnie inny producent i zobaczy, że jesteś lojalny wobec tego, to sobie myśli, no będą lojalni wobec mnie. I tutaj do właściwej myśli, która mnie ostatnio trafiła, na Facebooku jakaś firma ciuchowa bez wymieniania nazw otworzyła konkurs na swoich zawodników. I trzeba było im wysłać zajawkę, i to rowerowa bodajże firma, znaczy celuje w rowerowy rynek grawitacyjny. I tutaj jeden z chłopaków, który jest na dobrym poziomie, nic mu nie zabieram z umiejętności, naprawdę zajebiście jeździ, wysłał swoje zgłoszenie i potem oni go odrzucili. No i swój żal wylał, że jak to widocznie ta dana firma nie szuka talentów, tylko coś tam no i żeby się odpieprzyli, że stracili, wiesz, samorodka, co nie? Nieoszlifowany diament. No i tam cała dyskusja jego ziomków typu nie martw się, nie martw się, nie wiedzą co stracili. I ktoś rzucił taki komentarz, że spójrz na to, że każdy zawodnik, który przeszedł dalej, miał już ich ciuchy na sobie, już miał w filmiku swoje ciuchy. I tamten chłopak, który, wiesz, był wielce zbulwersowany, to co wymyśli, to nie jest cytat, to jest takie, wiesz, luźne moje przeprowadzenie tekstu. Co wy myślicie, że ja mam już w nich inwestować, to ja chcę od nich dostawać ciuszki za darmo. Zgadnij co, jesteś w dużym jebanym błędzie i pewnie dlatego cię nie wybrali. Jak ktoś taki post przeczyta, to też ciebie nie wybiorą, bo to pokazuje, że jesteś pasożytem, wiesz o co mi chodzi, że nie... I to, znaczy tutaj to jest taka moja mocna opinia, bo byłem po drugiej stronie biznesu, co nie? Że ja no, musiałem dawać ludziom. Tak. Mi się wydaje, że wychilluj chłopaku, wiesz o co mi chodzi, że no... Tak, wiesz co, może nie wszyscy się nadają, ja trochę rozumiem jakby... I dobra, i właściwie pytanie, bo tutaj tak zostawiłem to otwarte, no ty masz do czynienia też z amatorami, ale też i z profesjonalistami. I jak ci profesjonaliści dbają o swój wizerunek, jak już mają, wiesz, sponsorów? No nie, no to właśnie tak chciałem to w ten sposób podsumować, że jakby ludzie, z którymi ja pracuję na pewnym poziomie, zauważyłem to, że bardzo o to dbają jakby, to, bo jakby no
pies nie gryzie ręki, która go karmi, a wręcz przeciwnie, chroni swojego pana i dba o to, żeby on był z niego jak najbardziej zadowolony. I mniej więcej to tak samo tu wygląda. Ci zawodnicy bardzo uważnie dbają. Ja już pominę kwestię tego, że jeżeli mówimy o poziomie MotoGP, czy mówimy o poziomie zawodników na przykład topowych Red Bulla, którzy są sponsorowani, tak mają gaz, to tam nie chodzi o to, jaki jesteś, tam masz umowę, no po prostu. Mhm. Jeżeli tego dnia wyszedłeś bez t-shirta lub bez czapki Red Bulla, no to dziękujemy bardzo, ale jeżeli nie jesteś w stanie prostej sprawy ogarnąć, pamiętajmy, że to jest tak, że trochę robisz rzecz, którą kochasz w życiu, tak? Nie każdy ma coś takiego. Niektóry musi chodzić do kopalni, niektóry musi łazić do korpy, inny musi zasuwać, nie wiem, na stacji benzynowej, żeby spełnić swoje marzenia. Tobie ktoś płaci za to, że spełniasz swoje marzenia. Nie dość, że robisz, nie. Chodzi o to, że nie martwisz się o to, że musisz zjeść, nakarmić rodzinę, tylko jeszcze robisz to, co kochasz, jeszcze za to hajs dostajesz. No to jakby czegoś tam od ciebie niestety wymagają. I ja w pełni rozumiem, szanuję ludzi. Na przykład mój brat, który jeździ na desce, trochę taki był przez pewien czas, że nie chce, że jest takim anarchistą, nie chce mieć nad sobą bata, nie chce być jak w korpie. Full respect. Ja szacunek, ja nadal uważam, że na takim fajnym sportem są właśnie rolki, które są bardzo niszowe, tam w ogóle nie ma pieniędzy. To, co ci goście za swoje dokonania dostają, to jest naprawdę jałmużna, nazwijmy to. Jest mega undergroundowy, ale ja to lubię, bo oni to dalej robią i to pokazuje, jaki poziom zajawy na robienie czegoś fajnego mają i oni tego na pewno nie robią dla pieniędzy, bo o ile niestety można kilku zawodnikom już na pewnym poziomie, czy motocyklowym, czy nie wiem, rowerowym, doskrokowym coś tam zarzucić, że to robią dla kasy, tak jak się wszyscy śmieją, ja się na tym nie znam, ale z Szeklera się podobno tak wszyscy śmiali, że to taki bananowy dzieciak. No bo to jest pierwszy człowiek po Tony Hawku, który zarobił miliony. To jest co innego jak to w Polsce hejtowanie, jak ktoś się czegoś dorobił, to... No ale w każdym razie robią to jako sport, żeby osiągnąć jak Serena Williams, nie wiem, kasę z tego. Ale są też tacy, którzy tego nie chcą i to jest, mamy wolny świat, nikt cię nie przymusza. Jakby rzeczywiście taka sytuacja, o której mówisz, jest o tyle niefajna, no bo skoro nie chcesz w te ramy takiej niestety ekstremalnej korpy się dostać, tych pewnych zasad, to nikt cię nie zmusza. To jeździsz pod blokiem. Dokładnie tak. No jakby każdy coś z tego musi mieć. No tak trochę podsumowując, tak jak sobie myślę o tym, co gadam przez półtorej godziny, bardzo często przewijał się temat kasy. Jakby ja na przykład dużo mówię o tym, że pewne projekty muszą kosztować i tak dalej, ale też nieraz biorę udział w projektach, w których ktoś do mnie przychodzi, stary, zróbmy coś na zajawie, nie? Jakby tylko widzę, że ktoś chce coś zrobić, że ma pasję, że jakby to on stanie, zatrudni wujka, ciotkę, żeby przywiózł tu kanapki, zrobił tu coś, żebyśmy na miastkę tego, co chcielibyśmy mieli, ale widzę, że wkłada całe serce w to i to też jest czasami... To jest taki... właśnie to, jest to, czego zapomniałem poruszyć a propos tego, co byłeś, wtedy mieliśmy kręcić, ale nas pogoda zawiodła i siedzieliśmy w garażu i jedliśmy kiełbasę i się śmialiśmy, oglądaliśmy filmy, że przyjechałeś, ogarnąłeś Krajna samemu, nikt cię nie prosił, ty miałeś wizję. Ja ogarnąłem, że tak powiem, była możliwość działania na olbrzymiej piaskarni, gdzie była możliwość, bo gadałem z właścicielem, że jakbyśmy zapłacili troszeczkę, wiadomo, za paliwo, to by nam ogarnął Fadromę, która ma tam chyba jakieś 3 tony łyżkę, czy coś takiego, czy 4. No to są olbrzymie ilości ziemi, które mogły po prostu nam coś usypać, jakbyśmy chcieli. A że się zesrała pogoda, no to siedzieliśmy w tym. No tak. Nie chcieli za to złotówki, zrobiłeś to dla własnej tej. No takie projekty widzisz i to był projekt, który byłem w stanie rzeczywiście, dzięki pewnej mobilizacji, kilku telefonom, temu, że ktoś gdzieś tam wisiał mi przysługę w zamian za coś, to pożyczył mi sprzęt, to jakby byłem w stanie w to wejść i czasami nadal trafiają mi się takie rzeczy. Już trochę rzadziej, bo niestety mam rodzinę i jak ktoś nie ma, to fajnie się mówi, ale jak już masz na utrzymaniu rodzinę, to troszkę zmienia. Tak, dokładnie, to niestety właśnie w tym sezonie kończę bez motocykla. Ty nie powiesz sobie 3 dni, albo zjesz kebaba za siódemaka, ale synowi nie włożysz do miksera kebaba i no dokładnie zjeść, tak. No tak właśnie biedna cerka czeka teraz na remont, ponieważ było kilka innych ważniejszych wydatków życiowych i niestety ostatnie 2 miesiące musiałem spędzić tylko na nią patrząc, a nie jeżdżąc, więc tak to się życie układa. No, ale jakby tak podsumowując, jakoś nie wiem,
optymistycznie, to wydaje mi się, że idzie dużo się wszystko u nas w dobrym dzieje. Tak, dzieje się dużo u nas, jest coraz więcej zawodników na bardzo fajnym poziomie, nie tylko mówię motocyklowym, ale też w innych sportach. Wspominałem tylko raz o Megawacie. Wiem, że ty pojechałeś, byłeś... Pojechałeś w swoim prywatnym czasie, tak, a zostałeś zatrudniony. Nie. To tam historia jest taka, że ja finalnie nie chciałem być zatrudniony w czasie Megawatu, bo to dla mnie jako dla jakiegoś zajawkowicza enduro było coś niesamowitego. Ja jak tylko kupiłem w ogóle, jak się przejechałem na pierwszym motocyklu na dużych kołach terenowym, bo jakby całe życie jeżdżę oczywiście na ulicy, to też to nie jest tak, że moje pojęcie o jeżdżeniu bierze się nagle, a teraz to tam 3 lat jeżdżenia na CRC, tylko ja od właściwie podstawówki zawsze miałem 2 koła do poruszania się po ulicy, tak? No niestety cudowny polski złodziejski kraj spowodował to, że w zeszłym roku straciłem KTM-a Supermoto. I niestety teraz są obecnie bez 2 kółek asfaltowych, ale zawsze gdzieś tam jeździłem i to było moje marzenie. Zawsze oglądałem wszystkie Romaniaksy, Erzbergi. Dla mnie jakoś coś jest akurat w tym, że tak powiem, rodzaju enduro, że mnie to najbardziej jara, takie hard enduro. I chciałem strasznie wystartować w czymś takim. Jak się pojawiła okazja, że w Polsce u nas można, no to w ogóle wow. I jakby tam pamiętam, żeśmy ich szarpnęli się na przyczepę. I jakby przygotowałem motocykl, sam starałem się jakoś tam do tego przygotować, trenowałem na bardzo fajnym takim hard enduro torze, wydawało mi się, że już wielkie opony od koparki nie są dla mnie takie straszne jak na początku. Więc to była super impreza. Parę razy przez kierę na oponach. Nie, teraz powiem ci, że to chyba kwestia praktyki, to właśnie, no to kolejna rzecz w Polsce. Jeżeli chcesz być dobry, musisz mieć miejsce, w którym ćwiczyć. Ale to wszędzie musisz być dobry, tak. Być dobry musisz ćwiczyć. Ale musisz mieć gdzie ćwiczyć. Mówmy się, taki hard enduro to tak, jak mieszkasz w górach, ja często jeżdżę w góry, no to super, no to jest samogryw. Wyjeżdżasz z tyłu za chałupę, jedziesz przez rzeki. Ale wtedy kalejczysz na płaskim, załóżmy. No tak, ale masz tą możliwość, tak, żeby ćwiczyć te ciężkie przeszkody. No to tutaj w Mazowieckim udało się, że mamy, nie chcę tam teraz ogólnie mówić, bo pewnie zrobił się najazd na tor, który powstał, taki hard enduro w okolicach Warszawy, który jest naprawdę super przygotowany i tam rzeczywiście możesz codziennie przyjechać i ćwiczyć i to mi tam dało jakąś pewność siebie. No niestety pewność siebie skończyła się razem z rozwaleniem nogi i motocykla, niestety, a całkiem nieźle mi szło. Znaczy, przynajmniej wydawało mi się, że gdzieś tam jak na totalnego amatora i motocykl, który nie jest absolutnie przeznaczony do hard enduro, to gdzieś tam się plasowałem, myślę, że koło 200 miejsca pewnie. A to ładnie. Ale to było krótko do konkretnej gleby i do tego, że niestety wyciek olej i kolano już nie pozwalało na dalszą jazdę. Albo super impreza, super, naprawdę bardzo żałuję. W tym roku z ciężkim bólem serca musiałem niestety zrezygnować. Mieliśmy jakieś tam dość poważne, duże zlecenie, które kolidowało z udziałem. Ja miałem wykupione miejsce, wszystko i dosłownie na kilka dni przed musiałem oficjalnie odsprzedać miejsce komuś tam, żeby po prostu ktoś, kto ma też zajawy, wystartował sobie, a ja niestety byłem w tym dniu w pracy. Ekstra impreza, naprawdę przeżycie fajne. Byłem tam z moją dziewczyną, która niewiele akurat w świecie motocyklowym coś tam działała, ogarniała i się interesowała i też uważała, że jest to super, super fajne. Ten robił to wrażenie, kilkanaście tysięcy widzów stojących na górze, jak z Sienkiewicza Krzyżaków po prostu to trochę wyglądało, te dzikie tłumy na tych górach stojących się przyglądających. Bardzo fajna impreza. Dobra, to co, zawijamy? Zawijamy chyba. Dobra, gdzie cię można namierzyć, gdzie cię można znaleźć, jakby ktoś był zainteresowany? No ja mam nadzieję, że może ktoś posłucha i będzie zainteresowany. Nie, on chce pieniądze, nie. Tak, dokładnie. To właśnie tak, to ja myślę, że tak to się skończy, bo to jest śmieszne, że jeszcze tak przed tym podaniem na jarów powiem, że w Polsce bardzo mało osób się do mnie... Ty tak mówisz, jakby do mnie, jakbym dostawał nie wiadomo ile propozycji. Ja praktycznie w Polsce, jeżeli chodzi o w ogóle taki świat motocyklowy, nikt się do mnie nie odzywa. Miałem, mówię, tą przyjemność pracowania z wielkimi nazwiskami, ale to wszystko wychodziło albo od dużej korporacji, albo pracowałem na zachodzie. Natomiast w Polsce jeszcze pracuję tak z super ziomkiem Kubą Galińskim i z olbrzymią przyjemnością zrobię kolejną rzecz z nim, bo to jest gość, który po prostu się super pracuje. To jest gość, który wkłada całe swoje serce w to i to było fajne, ale chętnie bym to rozszerzył na jakby jakieś tam nowe osoby. No ale podsumowując, dość prosto, flydog.pl i tak naprawdę bardziej na bieżąco Facebook, czyli flydoga wpiszecie, to szybko sobie znajdziecie. High Level Films
próbuję trochę połączyć już te firmy. Trochę męczy mnie prowadzenie dwóch brandów, to nie do końca ma sens jakby i tak 2016 to chyba będzie rok fuzji, gdzie jedna firma zje drugą. Jeszcze się okaże, którą, natomiast no, powstanie jeden jakby twór, który zajmuje się produkcjami i zdjęciami lotniczymi, więc mówię Flydog, High Level Films, te obydwa profile jakoś tam żyją na Facebooku i można na nich śledzić to, co się u nas dzieje. Mówię, zawsze jestem otwarty na nowe propozycje, więc jeżeli ktoś coś tam, nie chowam się, jest kontakt do mnie, piszcie maila, dzwońcie i może coś się uda podziałać fajnego. Dobra, a jeżeli trafiliście na ten podcast przypadkiem, to reszta podcastów jest przez wiele platform można ją odnaleźć. Tutaj podam część, bo wiadomo, że jest Google, gdzie wystarczy wpisać Brad Motor Show i wyskoczy. Natomiast bezpośrednio, jeżeli jesteście mniej mobilni, czyli laptop czy też telewizor z internetem, wystarczy wpisać soundcloud.com/do przodu Brab Moto Show razem pisane, Brab przez 3a poprawnie i tam jest tam reszta odcinków oraz jeżeli jesteście mobilni, to mamy iTunes i to jest w iTunes wchodzimy, wybieramy sobie zakładkę sklepu oraz podcastów, czy też w samym sklepie już wystarczy wpisać Brab Moto razem pisane. Można dodać show, lecz nie trzeba i wyskoczy. Na Stitcher tak samo. To jest taka aplikacja do internetowego radia. Jeżeli nie wiecie, no to polecam ściągnąć. No i w niedługim czasie będzie też w internecie pod brabmotoshow.pl oraz .com. No i chyba wymieniłem wszystkie portale. No jeszcze jest Instagram, no ale tam nic nie posłuchacie. Ale właśnie miała się wrzucić, no. Że kurde zostałem przymuszony, że jak to social media 2015, więc też właśnie zacząłem prowadzić tam dość prężnie Instagram i nawet fajnie to działa, więc jak ktoś ma ochotę, to też flydo.pl na Instagramie też coś tak, tam są. I znajdziecie tam piesy, które nam tutaj nawet nie przeszkadzały za bardzo, ale warczały, plątały się w te dwa zwierzaki, które nam dzisiaj towarzyszyły. No dokładnie. Dobra, to co? Piona? Dzięki. Dziękuję.